mecz. Witam Państwa serdecznie. Ósma kolejka pierwszej ligi, piątek, godzina 17:38. Za dwie minuty powinno rozpocząć się tutaj w sercu Łodzi spotkanie Widzewa Łódź z Sandecją Nowy Sącz. Na razie czekamy na wyjście obu przedstawicieli obu drużyn z szatni po tych ostatnich rozmowach. Póki co ich jeszcze nie ma, wybrzmiewa taniec Elany. Teraz właśnie pojawiają się zawodnicy, tym razem zawodnicy gości na początek w białych strojach z takimi czarnymi, drobnymi elementami. Ekipa Sandecji Nowy Sącz, która dzisiaj wystąpi w składzie. W bramce numer 31 Dawid Pietrzkiewicz, obrona od prawej strony numer 9 Adrian Danek, piątka Dawid Szufryn, kapitan zespołu, 28 Michał Peter Bućko i trójka Daniel Dziwniel. Wycofani środkowi dwaj pomocnicy, 33 Bartłomiej Kasprzak oraz 16 Michał Walski. Na prawej stronie pomocy numer 10 Damir Sowsic, na dziesiątce z 8 Maciej Małkowski, z lewej strony 19 Kamil Ogorzały i numer 14 Wiktor Rafael, albo Rafael Wiktor, Portugalczyk w ataku. Są też widzewiacy cali na czerwono, a więc nic się tutaj nie zmienia, jeżeli chodzi o to, co widzewiacy mają na sobie ubrane, więc te standardowe czerwone barwy. A Łodzianie dzisiaj w niemal identycznym składzie, jak w ostatnim spotkaniu w Niepołomicach. W bramce numer 1 Miłosz Mleczko, następnie od prawej strony 23 Łukasz Kosakiewicz, dwójka Michał Grudniewski, 27 Daniel Tanżyna, trójka Filip Mecht i to wszystko, jeśli chodzi o obronę. Natomiast w pomocy numer 77 Mateusz Michalski, w środku pola Patryk Mucha, 19, 30 Mateusz Morzeń, 22 Dominik Kun, na dziesiątce numer 70 Merwy Fundambu i jedynym wysuniętym piłkarzem, napastnikiem Widzewa, taką typową dziewiątką, nie kto inny jak Marcin Robak, który w tej roli spisuje się co mecz różnie, w kratkę. Liczymy, że tym razem będzie lepiej. Ławka rezerwowych gości za moment, bo najpierw minuta ciszy, którą wywołuje nam tutaj speaker Marcin Tarociński, więc oddajmy hołd poległym. Od nas Dariusz Ruszyński, Duszek, wierny kibic Widzewa, który ośrodził dwójkę dzieci. Każdy, kto miał okazję go poznać. Jeden z kibiców Widzewa, jak tutaj słyszymy w głośnikach, odszedł od nas i w związku z tym postanowili jego koledzy poprosić klub o uczczenie tego faktu właśnie taką tradycyjną minutą ciszy. Pożegnaliśmy go, niektórzy z was uczestniczyli. Dziś odbyło się ostatnie pożegnanie, Duszka, bo taki pseudonim nosił ten kibic. Dziękuję bardzo. Za nami minuta cisza, ja jestem winien Państwu ławkę rezerwowych obu zespołów. Jeżeli chodzi o gości, oni przyjechali z następującą rezerwą. 12 Szymon Tokarz, to bramkarz. Następnie numerami 7 Ruben Lopez Chłeska, 11 Wojciech Kamiński, 17 Adrian Basta, 27 Damian Chmiel, 30 Wiktor Żołądź, 34 Miłosz Kałachur, 77 Kamil Palacz oraz 88 syn trenera Paweł Mandrycz, a trenerem Sandecji jest Piotr Mandrycz. Natomiast ławka rezerwowa Widzewa: Wojciech Pawłowski, Michał Grudniewski, Sebastian Rudol, Henryk Ojama, Bartłomiej Poczobut, Robert Prochownik, Daniel Mąka, Michael Ameja oraz Patryk Stępiński. Arbitrem spotkania Artur Aluszyk z Barlinka, który właśnie w tym momencie daje sygnał gwizdkiem i zaczynamy to spotkanie Fandambu. Wycofana piłka do Krystiana Nowaka, już szukany długim podaniem Marcin Robak. Widzewiacy tym razem zgodnie z tradycją atakować będą w pierwszej połowie na bramkę zlokalizowaną za trybuną B, a więc na niciarkę. To po przerwie atakować będziemy na zegar, jak Pan Bóg nakazał, jak nakazuje tradycja. W poprzednim meczu z Zagłębiem Sosnowiec było odwrotnie. No, czy przyniosło nam to szczęście, czy pecha, niech każdy sobie odpowie sam. Mecz zakończy się podziałem punktów 1-1. No, biorąc pod uwagę tą szybko obejrzaną czerwoną kartkę przez Krystiana Nowaka, niektórzy ten remis przyjęli z zadowoleniem, ale tutaj zadowolenie da nam tylko zwycięstwo. Mówię o tym dzisiejszym meczu. Pierwsze przewinienie na Łukaszu Kosakiewiczu, drobny faul. Nie, odwrotnie. To Łukasz Kosakiewicz zdaniem arbitra przewinił, albo może dotknął piłki ręką. Próbują teraz nowosądeccy zawodnicy wyjść z własnej połowy. Ładny tam przechwyt Patryka Muchy, a raczej próba przechwytu, bo zdążył to wszystko jeszcze zabezpieczyć zespół gości. I teraz rozegranie do prawej naszej strony, bardzo szeroko tutaj ustawiony prawy obrońca Adrian Danek. Jak na bocznego obrońcę numer 9 na plecach to rzadkość, no ale taki właśnie sobie Adrian Danek wybrał. A teraz dobra próba podania do Danka właśnie z pominięciem naszej linii obrony. Na szczęście pomylił się trochę w tym wszystkim grający z 16 Michał Walski, były pomocnik ruchu Chorzów. Zagrał za mocno i piłka padła łupem Miłosza Mleczki, Tanżyna.
Wysoko obok niego zawodnik z 10-14, czyli Rafael Wiktor, ale piłki przecież nie udało. Możny ładnie się obrócił, rozszerzył w prawo do Kosakiewicza. Widzę, jak właśnie przekroczył linię środkową boiska z piłką. Próbuje teraz wprowadzać ją do akcji ofensywnej. Podprowadził kilkadziesiąt metrów, zagrał do Michalskiego. Wraca piłka do Kosakiewicza, będzie dośrodkowanie w pole karne. Skacze Marcin Robak i chyba... Nie, to jednak nie on, ale była dobra okazja, ale zdaniem arbitra to chyba tam interweniujący w ostatniej chwili Michał Peter Bucko albo zamykający tę akcję z prawej strony Adrian Danek. Dotknęli piłki głową i zdjął w takim razie rywal piłkę Marcinowi Robakowi, bo gdyby nie to, być może ona wpadłaby do siatki. Kończy się to wszystko wybiciem futbolówki na rzut rożny, a więc no, z pewnością cieszy nas taka decyzja arbitra. Może teraz uda się otworzyć wynik. Trzecia minuta już na zegarze właśnie nam się rozpoczęła. Jak to widzewiacy wykonają? Łukasz Kosakiewicz jak zawsze, dośrodkowanie na drugi słupek, skacze tam Nowak, ale też przytomnie wyszedł z bramki Pietrzkiewicz. Wypiąstkował futbolówkę daleko, pod linię boczną i Mateusz Michalski nie ma tutaj miejsca, żeby się z nią rozpędzić. Teraz podanie w prawo, dwójkowa akcja. Michalski dośrodkowuje, nie najlepiej radzi sobie z piłką Michał Peter Bućko i będzie kolejny rzut rożny dla Widzewa, tym razem z narożnika pomiędzy trybunami B i C, a więc piłka będzie raczej odchodząca, bo znów Łukasz Kosakiewicz się do niej ustawia, ponieważ to zawodnik prawonożny, a więc piłka będzie odkręcane od bramki Dawida Pietrzkiewicza. Zobaczymy z jakim teraz efektem. Trybuny już ładnie wypełnione, koło komplet, tutaj jesteśmy spokojni, jest wrzutka w pole karne. Rafael Wiktor wyskoczył najwyżej, jeżeli chodzi o zespół Sandecji, ale piłka wraca jeszcze pod nogi Filipa Bechton. Młody Widzewiak próbował im jeszcze wstrzelić ponownie w pole karne, ale to się nie udało. Próba wyjścia z kontrą zawodników z Nowego Sącza zakończona, przejęcie piłki przez Możdżenia, podanie do Kuna. Kun atakowany przez byłych kolegów, przecież Kun to jest zawodnik, który jeszcze w zeszłym sezonie występował właśnie w biało-czarnych barwach. A teraz ładne zagranie Miłosza Mleczki, powrotne do Kuna i lewoskrzydłowy teraz lewą stroną właśnie wprowadza akcję. Zagranie długiej piłki do Fundambu poza jego zasięgiem i spokojnie skasował to Piotr Bućko. Kasprzak, były Widzewiak, Walski, znowu Kasprzak. Bartłomiej Kasprzak 3 lata spędził w Łodzi, ale nie 3 lata gry, miał trochę problemów zdrowotnych w międzyczasie, ale był to zwłaszcza pod koniec swojego pobytu w Łodzi zawodnik podstawowy, a teraz wyrzut Bechta z autu do Fundambu. Fundambu wraca piłka do Bechta, ale tam jeszcze Danek ją wybił przed siebie. Kto zgarnie tę drugą piłkę? Na razie Rafael Wiktor próbuje to zrobić. Wypchnięty daleko na własną połowę i Danek zmuszony do grania długą piłkę prosto na Krystiana Nowaka. Ten do przodu w kierunku Fundambu. Walski wygrał tę główkę, ale piłka wraca do Nowaka. Dwójkowe rozegranie z Możdżeniem, znowu Nowak i Kosakiewicz z prawej strony Widzewiacy. Mało ruchu w przednich formacjach, teraz pokazał się Michalski, dostał celne podanie, ale musiał oddać piłkę do Kosakiewicza. A teraz próba uruchomienia taką piłką w prawą stronę, bo zszedł właśnie tam do skrzydła Marcin Robak, ale kończy się to tylko autem. Ale autem dla Widzewa, już ten stały fragment wykonany, piłka wyrzucona znów gdzieś tam w kierunku Merveja Fundambu, udało się odzyskać, jesteśmy na prawej stronie, Fundambu zwolnił, zagrał do Kosakiewicza, wraca piłka na prawą stronę, jest tam Mateusz Michalski i on teraz dośrodkowuje i jeszcze jest tam Mateusz Możny, czy będzie okazja do strzału? Ostatecznie nie udało się oddać uderzenia, ale cała drużyna Widzewa na połowie Sandecji, tutaj trzymamy w szachu zespół w biało-czarnych strojach. Teraz im się udało ruszyć z akcją, przerwał ją co prawda Dominik Kun, ale uznał arbiter, że chwilę wcześniej Patryk Mucha faulował Rafaela Wiktora. W związku z tym goście będą mieli rzut wolny, a piłka ustawiona no niemal idealnie na środkowej linii boiska. Zagranie w prawo do Danka, już tam nadbieg Kun, zamyka tę stronę, źle ustawiony Filip Becht. Dobre podanie do Małkowskiego, ten płasko w pole karne na Wiktora. Ustawił się tam nieźle Daniel Tanżyna, ale to wybicie piłki nie najlepsze. Przejął futbolówkę Danek, jest już w polu karnym, schodzi na prawą nogę i strzela wzdłuż bramki w Danek, a tam nogę dokłada Kamil Ogorzały, jest 1-0 dla Sandecji. Szósta minuta spotkania, fatalny początek tego meczu, za łatwo tutaj został oszukany któryś z obrońców Widzewa, chyba Filip Becht. Adrian Danek zwiódł go, zagrał do Małkowskiego, Małkowski wzdłuż, nie, to Danek zagrywał wzdłuż pola karnego i tam wystarczyło zgubić krycie i z bliska Kamil Ogorzały, numer 19 na plecach, nogę dostawia w zasadzie do piłki, sięga ją takim półślizgiem i pakuje z czwartego, może piątego metra do bramki obok bezradnego Miłosza Mleczki, a więc zaczyna nam się to wszystko fatalnie, jeszcze gorzej niż przed dwoma tygodniami, gdy tu podejmowaliśmy zespół, no trochę mniej niż, bo to był mecz we wtorek, przed półtora tygodnia podejmowaliśmy Zagłębie Sosnowiec, bo tam w 13 minucie straciliśmy zawodnika, a tu w 6 minucie tracimy gola, więc jest jeszcze gorzej.
zapowiadał trener Mandrys, że zagrał młodymi graczami. No dwóch młodzieżowców zaledwie wystawił w pierwszym składzie, ale jeden z nich właśnie otworzył wynik. Widzewiacy próbują odpowiedzieć. Fundambu w lewo do Dominika Kuna. Kun przełożył sobie piłkę na prawą nogę. Nie ma okazji do dośrodkowania, więc zagrał do Bechta. Becht lewą nogą wrzutka w plecy Małkowskiego. Piłka wraca w posiadanie Widzewiaków. Becht próbuje opanować futbolówkę. Zagrał ją jednak w kierunku Kuna i kończy się to autem dla Widzewa. Nie chcę tutaj przesądzać, czy to była wina Filipa Bechta, czy któregoś z pomocników środkowych, ale przerwę, bo teraz Robak szarżuje obok pola karnego, dośrodkowanie trochę przeciągnięte, nikogo tam nie było z prawej strony i nic się tutaj nie uda wyczarować z tego dośrodkowania Robaka, ale jeszcze zostajemy na połowie Sandecji, teraz walka o piłkę, Mucha i Kasprzak i kończy się to wszystko autem dla drużyny, no nie wiem kogo, a dla drużyny gości. Już teraz pokazał to arbiter boczny, jest nim dzisiaj pan Tomasz Niemirowski, drugim liniowym Marek Ares, a Tomasz Marciniak, brat Szymona Marciniaka, jest sędzią technicznym, głównym arbitrem, jak mówiłem, pan Artur Aluszyk z Barlinka. Sześciokrotnie on sędziował pojedynki Sandecji i nowosądecki zespół ani razu nie wygrał pod wodzą tego arbitra, natomiast Widzewiacy jeszcze nie mieli z nim żadnej styczności, no więc... No. Na razie to wygląda tak, że w końcu przynosi szczęście ekipie z Nowego Sącza, ale to jest po prostu efekt wykorzystania dobrej sytuacji. Miejmy nadzieję jednak, że Widzewiacy będą, mając tutaj bardzo dużo czasu na to, żeby doprowadzić do wyrównania, szybko to zrobią. Udało się odzyskać piłkę. Patryk Mucha, on teraz przez środek zagrał do Możdżenia, nie ma tam za bardzo miejsca. Cofnęli się piłkarze Sandecji bardzo głęboko na własną połowę. Kosakiewicz, Michalski wypychany, musi się odwrócić tyłem do bramki. Zszedł teraz na chwilę do środka Mateusz Michalski, zatrzymał się z piłką, podał krótko do Możdżenia, ten w lewo do Tanżyny. Jesteśmy gdzieś w okolicach koła środkowego, teraz Becht i Kun. Trzeba tutaj wygrać jakąś akcję jeden na jeden, Dominik. Trzeba stworzyć przewagę. Na razie się to nie udaje. Kun z Dankiem ma problemy. Wyrzut z autu do Kuna, ten do Fundambo, ale bardzo źle. Tracimy piłkę w zasadzie w sposób no niewymuszony. Walski. Nie, to nie Walski, to Dyszka, to jest Sawcić. Sowsić, przepraszam, a teraz ładny przerzut w wykonaniu Muchy do Kosakiewicza, 30 metr, Kosakiewicz dośrodkowuje w pole karne, ale tam ustawiony jeden z zawodników Sandecji, czyści ta akcja, teraz ładnie rozklepali to Walski Sowsiciem, Sowsić zagrywa na prostopadłą piłkę na wolne pole do Portugalczyka Rafaela Wiktora, jest obok niego Tanżyna, próbuje mu tę piłkę wyszarpać, udało się, ona została trącona czubkiem buta przez naszego stopera i trafiła pod nogi Patryka Muchy, ten już wprowadził kolejną akcję do gry przez Kuna, nie ma miejsca, Kun oddaje piłkę Muszę, Mucha teraz ładnie do Fundambu, ten zdołał obrócić się przodem do bramki, ma z lewej strony Kuna, zagrywa mu do nogi, Kun na prawą, będzie dośrodkowanie w pole karne, zablokowane jednak, jeszcze jest Mucha w kierunku Możdżenia, nie ma tam za bardzo miejsca, traci piłkę Mateusz Możdżeń, przejmuje ją Sowsić, z prawej strony znowu urywa się Portugalczyk, będzie gwizdek, nie, tutaj uznał, że nie było faulu, więc brawo Mateusz Możdżeń, stracił piłkę, ale wrócił za Sowsiciem, odebrał futbolówkę, choć rywal się przewrócił, zdaniem arbitra czysto. Robak, ledwo, nie opanował w ogóle piłki. Myślałem, że uda mu się to podanie przejąć, a teraz przesadził w tej walce fizycznej Daniel Tanżyna z Rafaelem Wiktorem i rzut wolny dla Sandecji. Piłka będzie ustawiona mniej więcej na połowie boiska, bliżej linii bocznej. No świetnie się to spotkanie rozpoczęło dla gości z Nowego Sącza. Chyba nikt sobie z nich nawet nie marzył, że od 6 minuty będą tutaj w Łodzi prowadzić, a wystarczyła jedna akcja, przewagę liczebną stworzył z prawej strony Danek, który zwiódł w polu karnym zbyt dużą łatwością któregoś z Widzewiaków, przepraszam, nie dostrzegłem, czy to był Becht, czy też może Tanżyna, a może Mucha. On wszedł w pole karne, zamarkował takie wbiegnięcie do końcowej linii, a następnie zagrał piłkę w górę, wzdłuż bramki na 5 metr, a tam spóźniona obrona Widzewa, szybszy był przy piłce Kamil Ogorzały i on otworzył wynik. A teraz nie udało się Bechtowi, Kunowi rozegrać dwójkowej akcji na lewej stronie. Rafael Wiktor przy walce z Sowsiciem, przepraszam, z Walskim tutaj Fundambu, udało się byłemu zawodnikowi Ruchorzów odegrać piłkę do Pitera Bućki, ten na lewą stronę, tam jest Daniel Dziwniel, też były piłkarz chorzowskiego Ruchu. I Pietrzkiewicz pod presją Fundambu ładnie przyjął piłkę, obrócił się z nią i zagrał do przodu. No, oddał za darmo Widzewiakom, ale w tym momencie Pietrzkiewicz nie będzie jakoś specjalnie płakał tutaj w rękach, jego drużyna prowadzi, więc no, myślę, że Sandecja może być przygotowana na to, że długimi minutami będzie się bronić przed atakami Widzewa i szukać jakichś swoich szans w kontrataku. Zatrzymywany Becht musiał zagrać długą piłkę, niestety zrobił to źle. Danek świetnie ustawiony, dziura w środku pola, przejmuje futbolówkę Bartłomiej Kasprzak,
zagrywa do Małkowskiego, ten między nogami Muchy, do Danka, wraca piłka do Kasprzaka, dobry ślisk Filipa Bechta, on zatrzymał tę akcję chwilowo gość, ale będzie od autu wykonywał za chwilę ten stały fragment gry Adrian Danek, a więc piłkarz, który asystował przy bramce na 1-0, wyrzucił piłkę do Kasprzaka, wraca piłka do Danka, zwiedziony łatwo Mucha i kolejny ślisk Bechta i kolejny raz, ale nie, tym razem piłka dotknęła jeszcze nóg prawego obrońcy Sandecji, a więc to Widzewiacy będą wybijali piłkę z autu, ale Sandecja za bardzo się nie cofa, trzyma nas tutaj w narożniku boiska i trzeba wyjść z tej pułapki, fundambu. Ładna technika użytkowa, ale faul był. Był jednak faul. Wydawało mi się, że może sędzia puści grę, ale ostatecznie uznał, że Maciej Małkowski, doświadczony pomocnik, gdzieś tam skrobnął fundambu po kostkach i należy przerwać grę. A więc brawa dla fundambu, który w takim gąszczu potrafił ładnie przyjąć piłkę, odwrócić za chwilę z nią w zasadzie w drugie tempo przodem do bramki. To się może podobać, bo to zdobywa nam teren. A teraz długa piłka Nowaka gdzieś w kierunku Robaka. Tym razem Marcinowi też nie udało się futbolówki opanować, a dodatkowo jeszcze walcząc o nią zahaczył Bartłomieja Kasprzaka i będzie rzut wolny dla ekipy Sandecji. Znowu piłka gdzieś blisko tej linii dzielącej boisko na dwie połowy. Wolno podnosi się z murawy Kasprzak, ale nic tam poważnego się nie stało. O własnych siłach były Widzewiak. Podniósł się z murawy. Nie milknie doping dla Widzewa. Kibice próbują nakręcić drużynę, sprawić, aby ta wierzyła cały czas, że no najpierw możliwa jest tutaj, najpierw możliwe jest odrobienie strat, a potem będziemy się zastanawiali, jak strzelić zwycięską bramkę. Wierzymy to jak najbardziej, bo Sandecja to ostatnia drużyna w tabeli, a więc no trzeba cały czas tutaj wierzyć w to, że ten mecz wcale jeszcze nie jest rozstrzygnięty. To jest dopiero 13 minuta. Filip Becht, kolejna akcja lewą stroną, kolejne niedokładne podanie, ale Danek piłki nie przejął, on zdołał tylko ją wybić na aut, a więc Widzewiacy będą znawiali grę na połowie Sandecji. Filip Becht do fundambu, ten głową w kierunku Muchy, ale niedokładnie, zabrakło teraz precyzji fundambu, no zbyt łatwo stracona piłka i kolejny raz faulowany w tej walce fizycznej z Danielem Tanżyną portugalski napastnik Rafael Victor. On jeszcze bez gola w tym sezonie, ale to jest zawodnik, który był przez ostatni czas kontuzjowany, wystąpił tylko w dwóch meczach ekipy Piotra Mandrysza, a teraz wyszedł w pierwszym składzie. Bardzo ładne zagranie na wolne pole, nie było tam Kosakiewicza, dośrodkowanie w pole karne Widzewa, przecina piłka całą szesnastkę, wychodzi niedotknięta przez nikogo na aut, ale no nie był teraz zbyt dobrze ustawiony Łukasz Kosakiewicz w swojej strefie boiska i tam wypatrzony bardzo ładnie Daniel Dziwniel, piłkarz, który ma na koncie 99 występów w Ekstraklasie. Pod tym względem rekordzistą Sandecji jest Maciej Korzym, 240 gier, ale jego tutaj dzisiaj w Łodzi nie ma. Znów próba lewą stroną, znów nieudana, znów długa futbolówka puszczona gdzieś tam do przodu w kierunku naszej linii obrony. Walczą Widzewiacy i piłkarze Sandecji o przejęcie piłki. Kolejne długie zagranie i dla pewności teraz kapitan zespołu Dawid Szufryn głową zagrał futbolówkę na aut. Dominik Kun pokazuje fundambu. Jestem, czemu mi nie zagrywasz? Ale Kun zmienił zdanie, podał piłkę Bechtowi, a ten zagrał do fundambu. Fundambu przed nim dwóch rywali, zagrał więc w prawą stronę, do Morzenia. Morzeń rozszerza do Kosakiewicza. Pewnie będzie za chwilę dośrodkowanie. Nie, tym razem wybrał Mateusza Michalskiego Łukasz Kosakiewicz. Ten nie ma miejsca, żeby wpaść w pole karne. Zrobił więc kółeczko, odwrócił się tyłem do bramki, wycofał piłkę do Muchy. Teraz krosowe zagranie do Kuna. Kun głową w kierunku Robaka w pole karne, ale tam Szufryn blisko na kapitana Widzewa pozbawia go marzeń o tym, żeby przyjąć piłkę i oddać strzał. Ale teraz ładne zagranie Kuna, nie było faulu, odebrana piłka, podanie do Morzenia. Jest tam Robak, ale trochę spóźniony niestety. Nie odczytał w porę intencji Marcina Robaka, Marcin Robak, Mateusza Morzenia i akcja spaliła na panewce. Długa piłka w kierunku Ogorzałego. Kończy się przejęciem przez Krystiana Nowaka, a następnie wybicie niestety przez naszego stopera futbolówki w aut. No na razie nie ma takich automatyzmów, nie ma tego zrozumienia. Te piłki, które Widzewiacy między sobą podają w okolicach pola karnego Sandecji, są zagrywane najczęściej niedokładnie. Jest trochę nerwowości, mało spokoju w tym wszystkim, tak jakby Widzewiacy już teraz w 16 minucie zdawali sobie sprawę, bali się tego, że mogą tutaj stracić punkty z ostatnią drużyną, która jeszcze w tym sezonie nawet nie zremisowała meczu. Wszystko do tej pory zawodnicy z Nowego Sącza przegrali. Każda seria kiedyś się kończy. O tym mówiliśmy. Nie chcieliśmy, żeby to było dziś. Na razie tak jest, ale do końca meczu jeszcze bardzo dużo czasu. Teraz długa piłka zagrana pod nogi bramkarza Sandecji. Ten poczekał, aż Robak zbierze się do pressingu. Och, nieudane wybicie Pieczkiewicza. Przejmuje piłkę fundambu. Zagranie do Robaka w pole karne. Przewraca się kapitan Widzewa, ale
arbiter z Barlinga pokazuje, że tutaj nic nie było. Szkoda, nie wiem co Marcin Robak chciał tutaj zrobić, bo jeśli nie było faulu, no to popełnił bardzo prosty techniczny błąd, nawet nie przyjął tej piłki. Szkoda, bo źle Wietrzkiewicz wykopnął futbolówkę prosto pod nogi Muchy, ten zagrał do Fundambu, Fundambu do Robaka, a Robak przewrócił się po prostu. Tanżyna znowu wygrał główkę z Rafałem Wiktorem, na szczęście celnie, ale wraca piłka do Portugalczyka, ten zagrywa ją do Sofsicia. W prawo piłka teraz trafia do Danka i wycofana do tyłu, do Szufryna, Danek. Tym razem bez przyjęcia, lewą nogą gdzieś w okolice naszej linii obrony. Spokojnie piłkę przejął osamotniony tam Krystian Nowak. Zagrał do Daniela Tanżyny, ten do Filipa Bechta. Cały czas atakujemy lewą stroną. Teraz próbuje zmienić kierunek akcji Patryk Mucha. Nie ma jednak miejsca. Będzie więc zmiana kierunku do tyłu, do Tanżyny, a ten zagra do Nowaka. Ale już przesuwają się zawodnicy Sandecji w lewą stronę, więc teraz drugi korytarz, nasz prawy, zamknięty. I znowu piłka wraca na nasze lewe skrzydło. Podszedł blisko tutaj swoich swoich zawodników Kielej-Dobie. Coś tam pokrzykuje do nich, żeby się lepiej ustawili. Tymczasem kolejna dziura w środku pola i próbuje to wykorzystać Kasprzak. Podprowadził piłkę kilka metrów, zagrał w lewo do Gorzałego. Tam na obieg jeszcze pędzi dziwnie, nie doskoczył do niego. Kosakiewicz, dośrodkowanie zamknięte przez Filipa Bechta. Nie najlepsze wybicie młodego Widzewiaka. Jeszcze ratuje sytuację Mateusz Morzeń, ale przy piłce utrzymują się goście. Kasprzak, Walski, nie, to Sofsić. Sofsić teraz prostopadłym podaniem szukał Małkowskiego, ale ten kompletnie nie zdecydował się na ruszenie do tej piłki i ta pada łupem Miłosza Mleczki. Podobnie z posturzy Sofsić oraz Michał Walski. Jeden z dziesiątką, drugi z szesnastką, a więc tylko jedną cyfrą się różnią, ogonkiem nad cyfrą, więc będą nam się dzisiaj trochę mylić. Fundambu. Tanżyna i znowu do lewej strony. Jednak nie, jednak Tanżyna przez środek teraz spróbuje w kierunku Robaka, ale ten poza zasięgiem tego podania, tak samo jak Kun, no brakuje nam dokładności. Kolejne niecelne podanie i prosta, darmowa wręcz strata piłki. Na szczęście ekipa Sandecji nic nie potrafiła z tego wyczarować i znowu futbolówka wraca w nasze panowanie. No Sandecja gra teraz bardzo prostymi środkami, stara się szybko oddawać piłkę swoim partnerom. Dobry przerzut do Michalskiego, Michalski w indywidualnej akcji, ale świetnie wrócił Walski, zabrał mu futbolówkę i już Nowosądeczanie próbują tutaj środkiem boiska rozklepać obronę Widzewa. Kosakiewicz sobie z tym wszystkim radzi, ale tylko na tyle, aby wybić piłkę na rzut z autu, a więc piłka znów dla naszych gości dzisiejszych, którzy są w siódmym niebie, można powiedzieć. Łódź dla nich jest bardzo przyjemną miejscowością dzisiaj, bo prowadzą 1-0, no i są może nie bliscy, ale na pewno na dobrej drodze do tego, żeby zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie. Znowu strata piłki przez Widzew. Ogorzałe na naszej połowie, ostro zaatakowany przez Patryka Muchę, ale sędzia nie używa gwizdka. Mucha w kierunku Robaka i znowu niecelne podanie. Kolejna piłka zagrana pod nogi rywala. No brakuje nam dokładności. W najprostszych momentach nie potrafimy celnie zagrać piłki na kilka metrów. No coś tu się dzieje niedobrego z drużyną Widzewa. Kun uciekł do lewej nogi, dośrodkowuje płasko w pole karne, ale tam ślizg jednego z zawodników Sandecji, chyba Macieja Małkowskiego, który wrócił do defensywy, pozwolił piłce wyjść poza boisko. Już wykonany aut. Mucha w pole karne. Znowu zrobił taki ruch schodząc po piłkę Marcin Robak, ale za mocno zagrał Mucha i spokojnie tam rzucił się do niej Dawid Pietrzkiewicz, wyłapał, dodał trochę od siebie Robinsonady niepotrzebnej i zyskał w ten sposób kilkanaście sekund. Pewna grupka kibiców Sandecji pojawiła nam się teraz w sektorze gości, jest tam ich może z 7-8 osób, a więc chyba zaczęło się dopiero wchodzenie gości na sektor. Tymczasem Rafał Wiktor w kierunku Sofsicia. Na szczęście wszystko to dobrze odczytał Mateusz Możdżeń. Piłka do Fundambu, faulowany Kongiczyk, wpadł mu na plecy teraz Michał Peter Bućko i Widzewiacy od rzutu wolnego. Już piłka została wznowiona, Mucha w prawo do Kosakiewicza. Kosakiewicz do Michalskiego, próbują Widzewiacy teraz prawą stroną, nie ma tam miejsca, więc piłka wraca na środek. Mucha, Nowak i Tanżyna, znów z Nowakiem. Na razie pracują w tym takim średnim pressingu zawodnicy Sandecji bardzo sumiennie i tam bardzo mało miejsca jest na wejście z piłką na połowę naszych przeciwników. Trzeba się natrudzić, nazmieniać kierunków. Teraz próba zagrania górną, bezpośrednią piłką. Jest pole karne, dośrodkowanie i jest tam Marcin Robak, zgarnia piłkę, strąca w kierunku Kuna. Kun ma futbolówkę na prawej nodze, będzie zagrywał do Fundambu. Fundambu, jeszcze jest tam Michalski, ten strzela, piłka odbita od któregoś z obrońców. Jeszcze wyłapał ją na linii końcowej Pietrzkiewicz, więc nie będzie nawet rzutu rożnego.
tego, ale coś się drgnęło. Pierwsza ofensywna akcja, taka składna Widzewa. Nie do końca może tak chcieli to zrobić łodzianie, ale Robak zgrał piłkę głową do Kuna, ten do Fundambo. Fundambo obrócił się, zauważył Michalskiego, oddał mu futbolówkę, a ten bez przyjęcia takim fałszem strzelał, ale piłka odbita od nóg któregoś z rywali trafiła ostatecznie w ręce goniącego ją Pietrzkiewicza. Fundambo w kierunku Robaka. Ładne zachowanie. Teraz ewidentnie Marcin Robak był pchany w plecy, moim zdaniem, ale sędzia nie używa gwizdka. O, tutaj nie zgodzę się z arbitrem. Uważam, że kapitan Widzewa był przez Szufryna mocno tutaj rękoma popychany. Rozpędza się Dziwniel. Zagrał szeroko do Gorzałego. Strzelec bramki próbuje wejść w dribbling obok Kosakiewicza. Tym razem jednak przez środek próbowali Sosnowiczanie, Sądecczanie, ale to im się nie udało. I rusza z kontrą Fundambo, ale nie miał komu zagrać piłki. I został zatrzymany przez Kasprzaka. Walski. Krosowe zagranie w takie miejsce puste między Tarzyną a Bechtem. Teraz Becht dobiega do wypchniętego trochę na skrzydło Rafaela Wiktora. Ten wycofuje piłkę do Danka. Dank na prawą nogę. Pokazał się Sofsić. Taki trójkąt między Sofsiczem, Dankiem a Rafałem Wiktorem kończy się stratą piłki. Ale nie może jej wprowadzić od razu do gry. Może. Nie było faulu. Danek jest narożnik pola karnego. Wstrzymał akcję. Wycofał piłkę do Małkowskiego. Małkowski na lewą nogę. Miękka wrzutka w pole karne. Tam przewidział to dobrze napastnik z Portugalii, ale wyszedł w porę Miłosz Mleczko i daleki wykop w kierunku Marcina Robaka. Kończy się tą autem, ale chyba będzie gra przerwana, bo zderzył się tutaj Wiktor chyba z Miłoszem Mleczko. No na oko nic tam groźnego się nie stało, od zwykłe zderzenie barkami, ale napastnik z Półwyspu Iberyjskiego, czarnoskóry piłkarz, zwija się teraz z bólu, trzyma chyba za klatkę piersiową. Podbiegł do niego teraz sędzia tego spotkania, pan Artur Aluszyk. Zapyta, czy wszystko w porządku? Chyba tak, bo wstał już portugalski napastnik, otrzepał się i wraca do defensywy. Widzewiacy czekają na zielone światło, aby móc rozpocząć tę akcję wyrzutem piłki z autu. Konkretnie Łukasz Kosakiewicz. Mało nas tam, rusza się Fundambu, szuka sobie miejsca do tego, aby wyjść na wolną pozycję. Teraz zagranie piłki, ale jednak do Michalskiego. Od razu zaatakowany skrzydłowy przez dwóch rywali. Piłka znów na aucie. I znów Kosakiewicz. Nikt nie podbiega, nie ma tam za bardzo opcji do rozegrania. Łukasz próbuje Fundambu urwać się spod krycia. Zagranie w kierunku Robaka, przejął piłkę. Fundambu strzela lewą nogą, bardzo soczyste uderzenie, ale niestety w krótki ruch, tam gdzie dobrze ustawiony był Pietrzkiewicz, on nie bez trudu wyłapał tę piłkę, przyjął ją, skulił się, upadł na ziemię. No mógł, tym razem mógł odczuć golkiper Sandecji siłę tego uderzenia Merveja Fundambu. A więc to jest pierwszy celny strzał Widzewa w tym spotkaniu. To druga taka akcja ofensywna, niezła w odstępie paru minut, a więc to jest taki zwiastun, że widzewiacy walczą tutaj o pełną pulę. Oni nie zamierzają się poddawać. 24 minuta. Kosakiewicz znowu z autu, znowu do Fundambu. Fundambu lekko wypchnięty, zagrał w lewą stronę do Filipa Bechta, który zszedł do środka. Dusz do lewej nogi, Becht do Kuna. Kun zbiega do środka, teraz on próbuje tę strefą, nie ma tam miejsca. Znowu Kun wrócił po piłkę aż na własną połowę, rozszerzył do Nowaka. Jak teraz zaatakują widzewiacy? Krystian Nowak bezpośrednio do Nowaka. Długa piłka, bardzo słaba i ta pada łupem Pietrzkiewicza. No nie mamy dzisiaj dokładności, tego co powtarzałem. Te podania są najczęściej niecelne i jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć naszym ofensywnym zawodnikom futbolówki w okolicach pola karnego celnie, do nogi, w taki sposób, żeby ci zdołali ją przyjąć, no to nie będzie tutaj łatwo jakieś bramkowe akcje. Bech do Fundambu. Fundambu odgrywa bez przyjęcia do Kuna. Wraca piłka na dobieg do Fundambu, ale świetnie to przewidział Walski. On próbuje rozpocząć kontratak Sandecji. Nabieg na to wszystko Kun. Zablokował jego zagranie. Będziemy mieli wyrzut z autu w wykonaniu gości. Trybuny już ładnie wypełnione. Widać, że tu komplet z pewnością jest. Mówimy komplet, mając na myśli około 9 tysięcy miejsc. Niecałe oczywiście, bo 450 może zasiąść w sektorze gości. Tyle na pewno tam nie będzie. Na oko jest tam może 10-12 osób. A widzewiacy teraz walczą przy linii bocznej. Udało się piłkę odzyskać, wywalczyć. Aut. Od razu wyrzucony on przez Bechta w kierunku Tanżyny. Pokazuje trener Mandrycz, jak się mają jego piłkarze ustawić. A widzewiacy szeroko do prawej strony. Kosakiewicz wycofał do Nowaka.
podbieg Mucha teraz do rozegrania, ale natychmiast wypychany przez Sofsicia, musiał uciec do prawej strony, podał do Michalskiego, Michalski do Muchy, ładny zwód bez piłki, bez przyjęcia Mucha, zagranie w pole karne, bardzo ładne i będzie bramka, niestety nie, świetna akcja, to nie był Patryk Mucha, przepraszam, to był Mateusz Możdżeń, zagrał prostopadle za linię obrony do wbiegającego w pole karne Łukasza Kosakiewicza, tam się jeszcze starał urwać z podkrycia Marcin Robak i nie wiem, czy nie byłoby bardziej wskazane, aby Kosakiewicz wycofał piłkę jeszcze na 5-6 metr do Robaka, zdecydował się prawo obrońca Widzewa na strzał z ostrego kąta, ale trafił tylko w boczną siatkę, chwilę zamarłem, bo futbolówka zatrzepotała, myślałem, że może w siatce, ale jednak na siatce od tej zewnętrznej strony, ale to kolejna, trzecia już akcja w krótkim odstępie czasu, gdzie Widzewiacy byli blisko wyrównania, więc coś drgnęło, to na pewno doda im paliwa, doda im wiary w to, że nic tu jeszcze nie jest stracone. Fundambu ładnie opanował piłkę, są z przodu jego partnerzy, zagranie do Robaka, ale niestety tym razem Fundambu też zrobił to niecelnie. No możemy się krzywić na formę Robaka, ale jeżeli on będzie takie podania dostawał, no to tutaj nie wyczarowałby niczego nawet Robert Lewandowski, a tymczasem ogorzały, zatrzymany przez Kosakiewicza, piłka trafia pod nogi Fundambu, zagranie do Możdżenia. Ten trochę wypychany przez Kasprzaka zwolnił akcję. Nie będzie tu miejsca na szybką kontrę, ale ładnie Możdżeń obrócił się w kierunku lewej strony. Zagrał do Bechta, zszedł do środka Kun. Mamy tam teraz przewagę. Do lewej strony Kun, do Bechta. Pokazuje się Fundambu. Jest on z boku pola karnego. Będzie dośrodkowanie. Nie, wstrzymał akcję. Fundambu niestety stracił piłkę na rzecz Szufryna. Za łatwo Fundambu teraz dał się ograć i zabrać sobie futbolówkę. Nie dał sobie natomiast wejść na głowę Mateusz Możdżeń, ale kończy się to tylko autem dla Sandecji. No brakuje nam takiej kropki na D, teraz Fundambu źle się zachował, on powinien był tutaj zdecydowanie więcej z tego wywalczyć, a jeżeli nie czuł się na siłach, to kopnąć po prostu po cwaniacku, takim prostym środkiem, gdzieś piłkę o nogi Szufryna, wywalczyć rzut rożny, spróbować szczęścia ze stałego fragmentu, zbyt koronkowo to chciał zrobić Fundambu i Szufryn przeczytał jego zamysły, zabrał mu futbolówkę, no i kończy się to stratą akcji. Stratą szansy na gola. Sofsic w lewą stronę. Znowu tam korytarz zostawiony przez Kosakiewicza. Rozpędza się ogorzały. Schodzi teraz na prawą nogę. Ma za plecami Dziwniela. Wycofał do środka. Sofsic. Ogorzały. Do Kasprzaka. No nie udało się oddać strzału. Całe szczęście gościom. Małkowski do Kasprzaka. Widzewiacy próbują teraz wypchnąć rywali sprzed swojego pola karnego. Zagranie do lewej strony. No trochę niepotrzebnie. Tu wpakował w paradę Miłoszowi Mleczce Krystian Nowak. Bramkarz Widzewa wychodził do piłki. Nie wiem, nie krzyknął może albo nie usłyszał tego we wrzawie dopingu Krystian Nowak. Bo mały włos, nie skończyłoby się to bardzo źle. W posiadaniu piłki teraz piłkarze Piotra Mandrysza. Wycofana futbolówka do Dawida Pietrzkiewicza. Ten spokojnie w lewo do Dziwniela. Dziwniel do Sofsicia. Ten do Walskiego. W środku pola dużo przestrzeni przed Walskim. Wybrał piłkę zwrotną do Sofsicia. Środkowy pomocnik Sandecji. Ta teraz trafia do Dziwniela. Dziwniel do Sofsicia i spokojnie grają piłką piłkarze Sandecji, ale to im się teraz nie udała ta akcja i piłkę przejął Robak. Zagrał do Kuna. Mało Widzewiaków. Tylko trzech z przodu. Pięciu obrońców. Nadbiega teraz z lewej strony Bek. Tymczasem Kun zagrywa w kierunku Robaka i jest tam jeszcze Fundambu. Strzela prawą nogą bez przyjęcia, ale bardzo źle myli się tutaj Merwej Fundambu. No strzelił jak na podwórku. Niestety nie gdzieś obok plecaka, jak to się często w czasach szkolnych przed laty ustawiało bramki z tornistrów, tylko kopnął gdzieś tam na wysokości połowy sektora B, trybuny B na Niciarce. No to trzeba było zrobić lepiej. Jeśli już się zdecydował Merwej Fundambu na taki strzał z trudnej pozycji bez przyjęcia, no należało posłać futbolówkę do siatki. A jeśli nie, no to mógł wybrać łatwiejsze rozwiązanie. Zgasić piłkę klatką piersiową, podbiec i byłby sam na sam z bramkarzem. Trochę się podpalił Fundambu, chciał to zrobić za ładnie. I znowu się na tym przejechał, a tymczasem na naszej połowie już goście, Walski. Z lewej strony pokazał się dziwnie, ale Walski wycofał piłkę do Sofsicia, ten w środkowej strefie do Kasprzaka. Rozszerzają teraz zawodnicy, nie, myślałem, że do prawej strony, do Danka będzie teraz zagrana piłka. Danek bardzo wysoko ustawiony, Becht teraz zawęził krycie, kompletnie nie ma go w tej strefie i tam właśnie trafia piłka teraz w kierunku Danka. On bez problemu ją przyjął i zagrał w pole karne, skacze do główki Krystian Nowak, a także Rafael Wiktor. Kończy się to wybiciem piłki bardzo prostymi środkami. Sandecja jest w stanie dośrodkować piłkę na nasze 5 metry i za każdym razem drżymy tam, jak zachowa się linia obrony. Tymczasem Widzew kombinuje, próbuje koronkowo i dlatego nie tworzy sobie okazji. Teraz pchnięty w plecy Patryk Mucha, będzie rzut wolny, którego nie pozwala szybko rozegrać ogorzały. Teraz gwizdkiem upomina młodzieżowca arbiter, aby ten się odsunął. Już Widzewiacy rozegrali akcję. Rozpędza się Kosakiewicz. Jest już blisko pola karnego Sandecji. Zagrał jednak do nogi, do Michalskiego. Ten próbuje jakiegoś zwodu. Osaczony przez dwóch rywali. Musiał zbiec do środka na lewą nogę. Zagrywa teraz do Fundambu. Niecelnie jednak, ale piłkę odzyskał Becht. Do Muchy. Jesteśmy na połowie Sandecji.
Znowu w pole karne piłka zagrana do Robaka. Ten strąca ją gdzieś w kierunku wbiegającego tam Mateusza Możdżenia. Szybszy jednak był Peter Bućko i akcja spaliła na panewce. Ale odzyskujemy piłkę. Becht do Kuna. Znowu trochę mało dokładności, ale piłkę opanował. Kun zagrywa do Robaka. Ten klatką piersiową do Możdżenia. A może strzela z wola. Piękna akcja Widzewa. Ale kończy się to dobrą paradą Pietrzkiewicza. No to się mogło podobać, taka tiki-taka, bardzo ładna akcja Widzewiaków, jak w siatkówce, na trzy kontakty, najpierw Dominik Kun w kierunku Robaka, ten klatką piersiową do Możdżenia, a Możdżeń bez przyjęcia wolejem w kierunku bramki Pietrzkiewicza, ale golkiper Sandecji na posterunku, odbija futbolówkę na rzut rożny, 31 minuta, Łukasz Kosakiewicz ustawi piłkę na kornerze, oj przydałoby się teraz strzelić na 1-1, Kosakiewicz, to tam wyskoczy, Szufryn najwyżej. Piłka wyjdzie na aut, będziemy mieli ją w swoim posiadaniu, ale już to będzie mniej groźna akcja jak dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jeszcze jedna wrzutka Kosakiewicza, oj teraz się Łukasz bardzo pomylił, jaka nieprzygotowana pozycja, zagranie spod linii bocznej, gdzieś na wysokości linii końcowej pola karnego, a piłka wylądowała za bandami reklamowymi, no to się Łukaszowi ewidentnie nie udało. Mogła się ta akcja podobać, Widzew się rozkręca, Widzew się napędza, Widzew ma okazję, ale to na razie nie zamienia się na bramki, to nie były setki, no może w Fundambu, gdyby próbował tę piłkę przyjmować, gdyby wbiegł jeszcze z nią w pole karne głębiej, no to może byłaby to stuprocentowa sytuacja, ale Kongijczyk wybrał trudniejsze rozwiązanie i chybił celu. Ale Widzew ma tutaj zdecydowaną przewagę optyczną. Sandecja próbuje od czasu do czasu dograć piłkę na nasze pole karne gdzieś z bocznego sektora, czasem z jakąś kontrą ruszyć, ale tak poza tym to cały czas wymieniamy piłkę między swoimi zawodnikami i szukamy sobie jakiejś przestrzeni w defensywie. Teraz Robach przeszkadzali mu, konkretnie Danek przeszkadzał mu w rozegraniu tego rzutu wolnego. Użył gwizdka pan Aluszyk i będzie rzut wolny dla Widzewa. Piłka ustawiona gdzieś na 35 metrze. Czy tutaj wstrzyma to wszystko Widzew i przeniesie się Łukasz Kosakiewicz, aby dośrodkować szesnastkę? Na razie nic na to nie wskazuje. Możdżeń podszedł do piłki, on ustawił futbolówkę, a więc będzie takie rozegranie, czyli próba dogrania w szesnastkę. Już tam się przedostali Nowak i Tanżyna, jest Robak, jest Fundambu, ale dośrodkowuje Możdżeń. Do kogo? Do Tanżyny chyba. Tanżyna skacze, skaczą też obrońcy, jeszcze walczył Kuno piłkę. Musimy się teraz ustawić w defensywie, bo próbują z kontrą wyjść goście. Nie dał na to szans gościom Możdżeń, ale zdaniem sędziego gdzieś tam wpadł w dobrze zastawiającego piłkę Macieja Małkowskiego i przekroczył przepisy. No tutaj dyskusyjna decyzja, no ale nie bardzo dyskusyjna. My jesteśmy zgodni, zgodzi się z decyzją pana Aluszyka. Trwa taka skromna wymiana uprzejmości pomiędzy zegarem a garstką kibiców gości. Na oko jest ich tam, nawet jestem w stanie ich policzyć. 4 u góry, 4 w środku, to 8 i jeszcze z 6. No jakieś 14, może 15 fanów z transparentem PDW. I jeszcze dodatkowo jakaś chyba ksywka, ale nie potrafię, tak niestarannie napisana, że nie mogę jej nawet rozpoznać. Wracamy na boisko, Łukasz Kosakiewicz gra na piłkę do przodu, ładnie do Bożenia, ale ten niestety źle ocenił lot piłki. Wymusił jednak zagranie na Dziwnielu w aut, a więc piłka będzie w posiadaniu Widzewiaków. Michalski nie czeka na nic, tutaj już zagrywa do Fundambu, ten mu oddaje, ale niestety prosty błąd, no taka szkolny błąd można powiedzieć, bo Michalski był najwyżej wysuniętym piłkarzem Widzewa, gdy wykonywał ten aut, kiedy wrócił na boisko po nim i dostał zwrotne podanie. To siłą rzeczy musiał być na spalonym. Nie pomyślał teraz ani Michalski, żeby uciec w drugą stronę, ani też nie pomyślał Fundambu, że przecież kolega będzie palił. No i piłka za darmo oddana Sandecji. Już wysoko podbiega tam do Michała Pitera Bućko. Fundambu próbują Widzewiacy odzyskać futbolówkę. Udało się to zrobić, ale ta wraca na naszą połowę. Tanżyna popatrzył, do kogo może zagrać, zatrzymał się, zmienił kierunek na prawą stronę, pokazał się tam bowiem Patryk Mucha, teraz zagranie znowu w kierunku Mateusza Michalskiego, ten klatką piersiową do Robaka, który zszedł na skrzydło, Robak dośrodkowuje, do kogo? No tam był Kun, tam był Michalski, ale to nie są raczej zawodnicy, którzy mogą wygrać pojedynek główkowy, to Robak powinien być polu karnym, a to jeden z nich powinien dośrodkowywać futbolówkę, znowu Robak przy linii bocznej, nie, teraz przepraszam, Kosakiewicz, a Robak tam jest i strzał bramkę! 35 minuta i mamy wreszcie wyrównanie. To pachniało nam tą bramką od długich minut. Widzewiacy atakowali, cisnęli, wreszcie wymęczyli, wreszcie trafili na 1-1. Ja mówiłem, że Marcin Robak powinien być w polu karnym, to jemu powinny być te piłki dośrodkowywane. I tak właśnie teraz było. Robak po tej pierwszej wrzutce pobiegł w kierunku pola karnego. Futbolówka trafiła na linię, pod linię boczną do Łukasza Kosakiewicza. Kosa dośrodkował na krótki słupek, na 5 metr, a tam był Robak, który wyskoczył w powietrze i głową
posłał piłkę w długi róg, a więc 35. minuta spotkania, trzeci gol Marcina Robaka w tym sezonie. Mówiliśmy o tym przed rozpoczęciem meczu, że bardzo byśmy chcieli, żeby Marcin się tutaj przełamał, żeby się tutaj odblokował, i na razie tak się dzieje. Bramka z akcji, pierwsza w tym sezonie głową zdobyta przez Marcina Robaka. Fetują wyrównanie teraz Marcin Tarociński i kibice, ale teraz rzut wolny dla Sandecji na naszej połowie. Szybko chcą tu odpowiedzieć na tą bramkę na 1-1 goście. Zobaczymy, czy im się uda. Stały fragment, a więc z pewnością będzie dośrodkowanie. Już tam Szufryn, Peter Bućko się przesuwają w szesnastkę. Jest też Rosły, obdarzony dobrymi warunkami fizycznymi. Rafael Wiktor, jest Kamil Ogorzały na zamknięcie, Adrian Danek, a piłkę ustawi Małkowski. Ale jest tam także Walski. Czekamy jeszcze na gwizdek w murze, tylko Merwej Fundambu. Teraz sędzia pokazuje, nie, jeszcze wstrzymał tę akcję, jeszcze pokazuje, żeby tam się piłkarze nie trzymali, żeby te pary się rozdzieliły w polu karnym Widzewa. Dośrodkowanie lewą nogą, dochodząca piłka, wychodzi z bramki Mleczko, nie najpewniej, ale futbolówka jeszcze się odbija od głowy Rafaela Wiktora i wychodzi na rzut roży, przepraszam, poza boisko, i będzie rzut z autu dla Widzewa. No ta bramka dla Widzewa to zasłużone trafienie. Trzeba powiedzieć, że od kilkunastu minut Widzew konsekwentnie, cierpliwie atakował, czekając, aż wreszcie uda się napocząć defensywę gości. No i to nastąpiło w 35. minucie. Wcześniej strzelał Fundambu, strzelał Możdżeń, a do trzech razy sztuka, wiemy, jak mówi przysłowie, udała się ta sztuka Marcinowi Robakowi. Bardzo się cieszymy, że właśnie jemu, bo to doda mu z pewnością animuszu. Teraz Robak wychodzi do dalekiego zagrania Mleczki. Strąci piłkę głową w kierunku Michalskiego, ale tylko aut dla Widzewa. 37. minuta dobiega końca. Widzewiacy będą szukać przed przerwą jeszcze drugiej bramki. Robak znowu cofnięty na skrzydło. Zagrał do Michalskiego. Ten atakowany przez Dziwniela. Przejęli piłkę goście. Walski o nogi Kosakiewicza wywalczył rzut z autu. Druga asysta w tym sezonie Łukasza Kosakiewicza, trzeci gol Marcina Robaka. No można powiedzieć, Robak w Pruszkowie lewą nogą w meczu ze Stomilem prawą nogą, a teraz głową, a więc ma już skompletowane tymi trzema najważniejszymi częściami ciała dla napastnika kapitan Widzewa bramki. Może to pozwoli mu się odblokować, zejdzie z jego barków ten ciężar, świadomość tego, że Marcin nie strzela bramek, że zawodzi, że miał setkę w Niepołomicach, a obił poprzeczkę. Teraz znów jest Marcin na ustach wszystkich, bo on strzelił gol, ale to wciąż nie zaspokaja apetytu kibiców i piłkarzy Widzewa. Oni dzisiaj chcą bezwzględnie zwyciężyć. Ładny powrót Kuna, piłka odzyskana, Tanżyna przytomnie przyspieszył grę, grając do środka, do Buchy, ten z prawą stronę rozszerzył do Michalskiego, pokazuje się tam Kosakiewicz, aż się prosiło o podanie, strzelił jednak na lewą nogą Michalski, strzela lewą nogą w krótki róg, chybił celu Mateusz, ale sama akcja mogła się podobać, choć ja zostaję przy swoim. Według mnie większy pożytek z tej akcji byłby, gdyby Mateusz Michalski zagrał do ładnie tam dublującego, podwajającego prawą stronę Kosakiewicza, aż się prosiło tam o zagranie w okolice pola karnego i Kosakiewicz miałby bardzo dogodną okazję, ale jednak na lewą nogę strzelił Michalski, zdecydował się na strzał, nie trafił. A teraz ślizg Możdżenia, kończy się to autem dla Sandecji. No już te humory zespołu z Nowego Sącza nie tak dobre jak jeszcze przed kilkoma minutami, bo na razie mają remis. Może to być aż remis, bo przecież do tej pory jeszcze punktu nie zdobyli goście, ale nie lekceważmy ich. Teraz Danek wykorzystał błąd techniczny Filipa Bechta, przepraszam, ale dopadł tam do Danka, jeszcze Daniel Tanżyna wybił piłkę na aut. Nie spieszą się teraz z tym wykonaniem goście. Danek poczekał spokojnie, cierpliwie. Nadbieg Kasprzak, wraca piłkę do Danka. I od razu próba dośrodkowania. Tutaj nie ma zabawy w jakieś koronkowe akcje, w jakieś klepki, jakieś trójkąty. Jak tylko jest piłka gdzieś w okolicach pola karnego Widzewa, to próba dośrodkowania w szesnastkę następuje. Czy to z lewej, czy z prawej strony. Takie proste środki wybierają goście. A teraz błąd techniczny w wykonaniu Bartka Kasprzaka. I od autu zaczną Widzewiacy. Były Widzewiak się nie popisał, stracił w prosty sposób nieatakowany futbolówkę. No i to dla nas oczywiście dobra wiadomość.
Znowu Robak przyszedł głęboko do rozegrania, ale fatalnie oddał piłkę. W zasadzie po tym wyrzucie z autu kopnął ją do rywali. No nie wiem, co tutaj Marcin chciał uzyskać. No czasami za bardzo chce, mam takie wrażenie, Marcin. A ta akcja z 35 minuty pokazała, że gdy jest Marcin w polu karnym, to bramki padają, bo gdyby znów on tam siedzi zaplątał przy linii bocznej, no to nie miałby do kogo dośrodkować Łukasz Kozakiewicz tej piłki. Rzut wolny przez Sandeckie wykonany. Małkowski do Danka. Danka próbuje opanować futbolówkę, odwrócić się, a niestety zahaczył go tu Marcin Robak. Moim zdaniem był to ewidentny faul kapitana Widzewa, ale ani arbiter boczny, ani sędzia główny nie uznali, że tak było. No dziwna decyzja, ale korzystna dla nas. Daleko wybita piłka, dla pewności Szufryn jeszcze ją przedłużył do Pietrzkiewicza. Golkiper cofa futbolówkę do swojego kapitana. Walsk głębiej szedł do rozegrania. Podaje do Michała, nie, to jest Daniel Dziwniel, który głębiej, nie, to był jednak Peter Bućko, teraz zagranie do Sovsicia. Sovsic w środku pola pokazuje się często schodzący ze skrzydła Małkowski, ale świetna interwencja teraz Filipa Bechta, Widzewiacy, Fundambu, do Kuna, Kun ma z prawej strony, Możdżenia decyduje się na strzał, wypluwa piłkę Pietrzkiewicz, ale nie było tam szansy na dobitkę dla Marcina Robaka, bo sprytny był w tym wszystkim. Dobrze ustawiony Adrian Danek, kończy się to autem bramkowym. No szkoda, szkoda, mógł chyba Kun tutaj się pokusić o podanie w prawo do wbiegającego mu Mateusza Możdżenia, ale miał też prawo Dominik na decydowanie się na strzał, bo to była, nie wiem, sytuacja z 15 metra mniej więcej, może trochę dalej, otwarta droga do bramki, a więc no były ku temu okoliczności, aby pokusić się o uderzenie. Szkoda, że nie pokusił się o taki strzał wyżej, a nie zamiast płasko uderzać Dominik Kun, to by na pewno utrudniło robotę Pietrzkiewiczowi. Powinno być 2-1, ale nie jest, jest wciąż 1-1, a teraz Nowak wygrywa główkę z Rafaelem Wiktorem, ale tam musi podbiec, pomóc jeszcze Becht, znów się pomylił na boku, rozpędza się Małkowski, biegnie mu w sukurs Danek, Małkowski wycofał jednak do Kasprzaka, po obwodzie grają teraz piłkarze w biało-czarnych strojach, w trójkącie Kasprzak, Małkowski, Sovsic, piłka wymieniana. Cały czas właśnie ci trzej zawodnicy rozgrywają futbolówkę między sobą, a teraz podanie do Danka, przy którym nie ma Bechta, jest dośrodkowanie na głowę Daniela Tanżyny, a stoper Widzewa ekspediuje ją za linię boczną, będzie kolejny aut. 42 minuta spotkania, podanie w pole karne z autu do Rafaela Wiktora, tam zagranie do Danka, Danek, kolejne zagranie wzdłuż bramki, było bardzo niebezpiecznie, kolejna fatalna gra w defensywie Filipa Bechta, co ten młody chłopak dzisiaj wyprawia, no popełnia błąd za błędem. Danek ma tam autostradę na swojej prawej stronie. Musi Filip Becht poprawić grę w obronie. A teraz Sądecanie wypchnięci na 35 metr. Małkowski w pole karne. Ładnie ustawiony Kozakiewicz głową przed siebie, ale pod nogi Walskiego. Walski faulowany przez Fundambu. Wywalczył rzut wolny. No Filip, naprawdę nie możesz w ten sposób kryć. Nie możesz w ten sposób przegrywać pojedynków, bo Danek robi co chce z tobą dzisiaj. Tamta lewa strona defensywy kuleje i tamtą stroną pchają wszystkie akcje. Teraz zawodnicy Piotra Mandrysza, oni wiedzą, że mają tam łatwo w nawiązywaniu akcji. Podobna akcja jak ta, która w szóstej minucie dała bramkę Sandecji. Tym razem na szczęście nikt tego dośrodkowania płaskiego wzdłuż bramki nie zamknął. Ale wciąż Sandecja ma okazję do tego, żeby wyjść ponownie na prowadzenie. Rzut wolny do bramki daleko, około 30 metrów. Piłkę ustawili Michał Walski oraz chyba Daniel Dziwniel, jeśli dobrze widzę. Nie, to Małkowski. On właśnie dośrodkowuje, ale głową Kozakiewicz. W kierunku Bechta, ten do Fundambu, Widzewiacy teraz na uwolnienie, daleki wykop Kozakiewicza na połowę Sandecji, ależ kiks tutaj, uwaga, wychodzi z bramki Pietrzkiewicz, zdążył, nie najlepiej zagrał dziwnie w kierunku własnego golkipera, chciał to wykorzystać Marcin Robak, popędził w kierunku piłki, ale szybszy był, nieco wysunięty przy tej akcji Pietrzkiewicz i te kilka metrów ułatwiło mu zadanie. Piłka do Fundambu, nie opanowana, bo lepiej ustawił się Walski. Rafael Wiktor teraz miał na plecach Tanżynę, zdoła jednak przyjąć futbolówkę klatką piersiową, ale Widzewiacy no teraz z trudem opanowali piłkę, zagrali ją do ziemi. Becht do Możdżenia, aż się prosi tutaj do przodu, do Michalskiego. Takie świetne podanie Możdżenia. Michalski, jest tam jeszcze Dominik Kun i trafia w Dziwniela, niestety. Ależ uderzony tutaj chyba w twarz Daniel Dziwniel. Upadł jakby postrzelony z broni, z karabinka lewy obrońca Sandecji. To było uderzenie w twarz, mam wrażenie. Nie było tam ręki, chociaż inne zdania są kibice, domagające się rzutu karnego. Piękne podanie Mateusza Możdżenia za linię boczną do Michalskiego, takie bez przyjęcia, palce lizać, zagranie Michalskiego też bez przyjęcia na gdzieś 12-15 metr do wbiegającego Kuna, który teraz zmienił się stronami z Michalskim i były zawodnik Sandecji, chciał skarcić byłych kolegów.
no niestety trafił stojącego na linii strzału Dziwniela, a ten teraz no, nie podnosi się tam z murawy, udzielana jest mu pomoc medyczna, zabolało z pewnością byłego obrońcę Ruchu Chorzów, Korony Kielce, Zagłębia Lubin, jak mówiłem, 99 występów Dziwniela w Ekstraklasie, a więc do tego klubu prestiżowego z setką na koncie nie udało mu się wejść, zabrakło jedynego meczu, może jeszcze kiedyś będzie to Danielowi dane, choć nie sądzę. Już chyba wszystko w porządku, zawodnik z numerem trzecim, czyli Daniel Dziwniel, musi teraz opuścić boisko, ponieważ była mu udzielana pomoc medyczna. Tymczasem wiemy, że dwie minuty dłużej potrwa ta pierwsza połowa spotkania, które na razie nas delikatnie rozczarowuje, bo remisujemy tylko 1-1, ale będziemy mieli całe drugie 45 minut na to, żeby strzelić zwycięską bramkę. A kto wie, może jeszcze widzowiacy pokuszą się o coś ciekawego przed przerwą. Okazji mieli co niemiara. Jedną z nich udało się wykorzystać. Gdyby nie Drzemka w obronie w szóstej minucie, to my byśmy tutaj prowadzili, ale to był tylko gol wyrównujący. Jak powiedziałem, Dziwniel już na boisko, już walczy z Fundambu. Stracił piłkę. Fundambu podał do Kuna. Kun oddaje do Fundambu. Trochę na dobieg, ale zdąży Kongijczyk. Zatrzymał się, przełożył piłkę na lewą nogę, na prawą i jeszcze raz na lewą. I teraz podanie do Michalskiego, a ten blokowany przez Szufryna. Znakomicie, ale to była kolejna bramkowa okazja. I tym razem można pochwalić Fundambu, że nie decydował się na proste środki, że poczekał, zobaczył, kto tutaj zejdzie na podanie. Zszedł Michalski. Udało się Szufrynowi wybić piłkę. Jeszcze widzowiacy atakują z prawej strony. Kończy się to autem dla Sandecji. No aktywny jest po zejściu na prawą stronę Dominik Kun. To się może podobać. Na razie brak konkretów w wykonaniu Dominika. On dwukrotnie w tym meczu strzelał i dwa razy trafił w nabiegających gdzieś przed niego rywali. Ale jest aktywny, na pewno nie można powiedzieć, że niewidoczny jest na boisku Dominik Kun. Co to, to nie. Aut dla Sandecji, gwizdami poganiają teraz z przeciwników kibice. Główka Nowaka próbuje walczyć o piłkę Fundambu. Nie opanował jej, będzie kolejny aut dla ekipy z Nowego Sącza. Do zakończenia pierwszej połowy jakieś 40 sekund. Nie uda się więc chyba wyjść na prowadzenie przed przerwą. Remis lekko nas rozczarowuje, liczymy tutaj na zwycięstwo, ale zachowujemy spokój i cierpliwość. Ale musimy wystrzegać się takich prostych błędów w defensywie, jakie dzisiaj popełnia chociażby Filip Becht. Widzowiacy, trochę teraz niedokładności, ale przy piłce udało się utrzymać. No, kończy jednak pierwszą połowę troszkę przed czasem pan Adam Aluszyk. Na razie 1-1, więc jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy, kręcimy nosami, ale może się podobać to, że Widzew ma przewagę, że gra piłką, że gra wysoko, że non-stop próbuje nękać obronę Sandecji, szukać sobie okazji strzeleckich. Były okazje, był przy piłce Fundambu, był Możdżeń, za trzecim razem Możdżeniowi się udało, był Michalski, dwukrotnie Kun, a więc te sytuacje się tworzą, one są i na pewno będą także w drugiej połowie, gdy będziemy atakować na bramkę pod zegarem, a więc tutaj można liczyć na to, że jeszcze się emocje nie kończą na tej pierwszej połowie. Okej, straciliśmy bramkę, nie udało się czystego kąta zachować, zdarza się, ale gol stracony w szóstej minucie meczu sprawia, że czasu na odrobienie strat i na wyjście na prowadzenie jest bardzo, bardzo dużo, a więc tutaj nikt nie traci nadziei, nikt nie traci wiary w to, że to spotkanie zakończy się zwycięstwem Widzewa. Na razie przed nami przerwa, w trakcie której trener Dobi zapewne skorzysta z jakichś możliwości tutaj, żeby coś pozmieniać w swoim zespole, coś przestawić, coś nakazać swoim podopiecznym, aby ci poprawili grę w drugiej połowie. Zobaczymy, jakie będą tego efekty, jakie będą skutki. Na razie się z wami żegnam. Przypomnę, w szóstej minucie spotkania wynik otworzył grający z numerem 19 Kamil. Ogorzały, z kilku metrów trafił praktycznie do pustej bramki, ale w 35 minucie wyrównał ten, na którego przebudzenie bardzo tutaj liczyliśmy i czekaliśmy, czyli Marcin Robak. Kolejna, druga w tym sezonie asysta Łukasza Kosakiewicza i celna główka Marcina Robaka. To jego trzeci gol w bieżących rozgrywkach. Mamy 1-1, to jest na razie tylko 50% wykonanej roboty. Chcemy zwycięstwa, czekamy na to zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że ono nadejdzie w drugiej połowie. Póki co w Łodzi podział punktów oddaję, nawet nie oddaję głosu do studia, bo studio dziś na naszym stadionie, więc idę napić się łyka wody, żeby gardło odetchnęło. Wam puszczę muzykę i słyszymy się dosłownie za kilkanaście minut, kiedy będzie się zaczynała druga połowa tego niezłego, całkiem fajnego, intensywnego, szybkiego spotkania.
Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Mecz. Wracamy do serca Łodzi po tej kilkunastominutowej przerwie. Na razie jesteśmy niezadowoleni, bo widzę, tylko remisuje 1-1 z Sandecją Nowy Sącz. Owszem, jesteśmy Beniaminkiem. Owszem, nie gramy rewelacyjnie w ostatnim czasie, ale przyjechała dzisiaj do nas drużyna ostatnia w tabeli, więc wszyscy oczekują zwycięstwa. Na razie jest 1-1 po tej pierwszej połowie i stąd niedosyt. Miejmy nadzieję, że po zmianie stron bramki będą padać już tylko dla Widzewa. Zmian chyba żadnych nie widać, przynajmniej w zespole Widzewa, bo 10 piłkarzy z pola w rozgrzewce plus bramkarz 11. Będzie za to roszada w ekipie gości już od 46 minuty przygotowany do wejścia na boisko. Adrian Basta zmieni grającego z numerem 3 Daniela Dziwniela, więc chyba będzie to zmiana na lewej obronie po prostu. Na pewno Daniel Dziwniel, który grał na lewej obronie, opuści boisko, natomiast czy tam się właśnie ustawi Adrian Basta, zobaczymy. Na razie na to wszystko wskazuje. Nie wiemy, czy to jakiś uraz Dziwniela, czy też może Piotr Mandrysz nie jest zadowolony z gry byłego zawodnika Ruchu Korony, czy między innymi Zagłębia Lubin. Fakt jest taki jednak, że od 46 minuty goście będą grać w zmienionym składzie, jak mówiłem, w miejsce Dziwniela. Witamy Adriana Bastę. Natomiast widzę w tym samym zestawieniu, w jakim rozpoczął te zawody, a więc w bramce Miłosz Mleczko, obrona od prawej strony, Łukasz Kosakiewicz, Krystian Nowak, Daniel Tanżyna dopiero i wtedy na lewej stronie Filip Becht, w pomocy Mateusz Michalski, Patryk Mucha, Mateusz Mążeń oraz Dominik Kun, z przodu Merwej Fundambo, a najbardziej wysunięty Marcin Robak. Natomiast goście w tym momencie w bramce Pietrzkiewicz, prawa obrona to Adrian Danek, na stoperach Dawid Szufryn, kapitan zespołu oraz Michał Peter Buczko, prawa strona pomocy Maciej Małkowski, w środku Kasprzak Zwalski, ma przed nimi Sofsić, na lewym skrzydle Kamil Ogorzały i w ataku oglądać będziemy ponownie Rafaela Wiktora na lewej obronie, prawdopodobnie, bo tak już widzę ustawiony, chociaż nie, mamy jednak zmianę, na lewą obronę przeniósł się teraz Adrian Danek, a więc ten, który grał na prawej obronie w pierwszej połowie, asystent przy golu Sandecji, a więc wprowadzony przed chwilą, ale muszę przerwać. Na szczęście ręką pobóg sobie jeden z rywali, bo byłoby bardzo, bardzo groźnie. To był Sofsić. Natomiast jeśli chodzi o zespół, nie, to Ogórzały jednak, a jeżeli chodzi o zespół Sandecji, to na prawej stronie będzie ustawiony Adrian Basta, a na lewej od drugiej połowy Adrian Danek. Przynajmniej tak to wygląda na początku tych drugich 45 minut. Długa piłka do Marcina Robaka, ten zagrywał w kierunku Michalskiego, trafia piłka do Fundambu. Fundambu, fatalne podanie, bezsensowne wręcz, do Kuna, jak to się mówi, na zapalenie płuca, w dodatku w nogi obrońcy, ale jeszcze błąd tutaj Michała Pitera Buczko, skorzystał na tym Dominik Kun, wywalczył rzut rożny, ale powinien był lepiej tę piłkę podać do Kuna, Merwej Fundambu. No w taki sposób akcji się nie zbuduje. Już przesuwa się tam do narożnika boiska Łukasz Kosakiewicz. On w pierwszej połowie zaliczył swoją drugą asystę w tym sezonie. Przypominamy, bramka dla Widzewa, Marcin Robak. Długo na to czekaliśmy. Bardzo nas to cieszy, że kapitan Widzewa odblokował się. Miejmy nadzieję, że teraz to już będzie lecieć jak woda z kranu u Marcina Robaka z tymi golami. Kosakiewicz, środkowanie w pole karne prosto na głowę Michała Pitera Buczko. Słowak, piłkę wybił gdzieś tam w kierunku Łukasza Kosakiewicza. A ten zamiast ją przyjąć i dośrodkować jeszcze raz, to pozwolił jej wyjść na aut. I teraz będziemy się zastanawiali, jak ten aut wykonać, bo jak zwykle jest tutaj bardzo ciasno. Wyrzut w kierunku Robaka, wybita piłka na przedpole, jeszcze tam skacze Mucha, próbował tę piłkę cofnąć, pole karne, jest jeszcze Mucha, uwaga, Patryk Mucha, będzie rzut rożny, dla niego to Krystian Nowak, co ja opowiadam, to Nowak tam gdzieś się zaplątał w akcję ofensywną z Adrianem Dankiem, ale rzut rożny, tym razem z tego przeciwnego narożnika i tu piłkę ustawił, uwaga, nie Łukasz Kosakiewicz, a Mateusz Możdżek. A więc zmiana wykonawcy tego stałego fragmentu gry. Mateusz w narożniku, piłka odchodząca od bramki, wybija futbolówkę Rafael Wiktor, wraca po nią Możdżeń. Poda chyba do Michalskiego, tak jest, Michalski rozszerzy za moment do Filipa Bechta, nie, jednak przeczytali to rywale, a Michalski bardzo prosty błąd, zagrał za mocno do Możdżenia do boku, no i za darmo w zasadzie, no i błąd znany z boisk Ligi Okręgowej w wykonaniu Mateusza Michalskiego, piłka za darmo oddana, kopnięta w aut, no nie mam pojęcia, nie wiem jak to tłumaczyć, ale później, kiedy polskie drużyny przegrywają z azerskimi 0-3 w pucharach, to już wiemy dlaczego, no bo skoro nie jest piłkarz w polskiej pierwszej lidze w stanie podać
podać piłki na 3 metry, a niewiele lepiej radzą sobie w Ekstraklasie, no to potem takie mamy efekty. Ale to już historia, teraz źle przyjął piłkę, Rafael Wiktor pomógł sobie jeszcze i zagrał do Danka. Cofnął się teraz do pomocy kolegom Kamilo Gorzały. On otrzymał piłkę w boisku. Ładnie rozklepali to teraz przez środek zawodnicy w białych strojach z takimi czarnymi pasami. Rozpędza się z prawej strony Maciej Małkowski. Biegnie mu tam także w sukurs rezerwowy Adrian Basta. Do niego zagranie. Basta w pole karne, jest niebezpiecznie. Kasprzak znalazł tam jeszcze Sofsicia. Na szczęście przeczytał to wszystko. Krystian Nowak doskoczył do piłki jako pierwszy i zatrzymał akcję. Bardzo to było groźne i gdyby nie przytomność Nowaka, teraz to mogłoby być naprawdę, naprawdę niedobrze. Mogła tutaj Sandecja strzelić nam bramkę. Za łatwo goście przedostawają się w nasze pole karne i dochodzą do jakichś takich groźnych sytuacji. Mleczko, dalekie wybicie. Piłka pada łupem Basty, ale jego główka ląduje na aucie, więc spokojnie odprowadza piłkę poza boisko Daniel Tarzyna i widzę, jacy z autu będą wznawiać grę. Filip Becht wziął kilka metrów rozbiegu, pokazuje się tam do gry Marcin Robak, jest też Fundambu, do niego właśnie zagranie. Fundambu wziął na plecy Szufryna, dał się przewrócić i będziemy mieli kolejny stały fragment gry, ale tym razem rzut wolny dla ekipy Widzewa. Na połowie swojej własnej, a więc niestety tutaj żadnego zagrożenia z tego nie będzie. Już wycofał Becht piłkę do tyłu, do Tanżyny, ten szeroko do Nowaka. Nie ma tego obrazka, który znaliśmy z taktyki trenera Kaczmarka. Nie ma tutaj środkowego pomocnika, który cofałby się między stoperów do rozegrania. Tę rolę pełnił najczęściej pod koniec tamtego sezonu Bartłomiej Poczobut. Teraz Poczobut na ławce, a stoperzy sami biorą się za rozgrywanie. Upadł teraz Mucha, rozkłada ręce, pokazuje, że był faulowany, ale gwizdek arbitra milczy, więc atakuje Sandecja. Kasprzak zatrzymał akcję. Teraz trochę do środka zszedł, zagrał do Walskiego, Walski do Sofsicia. Chorwat w prawo do Kasprzaka, teraz grają środkiem pola goście, zagrał na prawo do Basty Kasprzak. Wraca piłka ponownie do Adriana Basty. Próbują coś tutaj na prawej stronie zdziałać zawodnicy z Nowego Sącza. Nie udało im się kompletnie ta próba, więc piłka wróciła na połowę własną, zagrana teraz przez środek i do lewej strony, do Adriana Danka. No taki moment, w którym długo utrzymują się przy piłce piłkarze Sandecji. Nie wiem, czy to jest zamysł trenera dobiegał, żeby wpuścić ich na swoją połowę, trochę wciągnąć, spróbować szybko skontrować, a może to ta zmiana planów w ekipie Sandecji, która podeszła wyżej i Widzewiacy musieli się trochę cofnąć. Może ładnie. Widzewiacy to rozklepali, nie sięgnął jednak piłki Fundambu, ale cofnął się Robak i teraz zrobił to bardzo dobrze, skuteczne zagranie Robaka. Mucha w lewo do Bechta, Becht podciąga do przodu, pokazał się w środku Kun, wraca piłka do Filipa Bechta, nie ma tam ruchu, teraz dopiero nadbiega Kun. Dobre podanie Bechta, będzie Kun dośrodkowywał, wyszedł jednak z bramki, z pola karnego Szufryn i ładnie to zablokował. Jeszcze tam Becht próbował nadrobić tę stratę, ale się nie udało. I długa piłka do Rafaela Wiktora. O, taka ruleta w wykonaniu Portugalczyka, udało mu się piłkę odzyskać, a w drugą stronę zrobił to samo Daniel Tanżyna. No zdaniem pana sędziego z Barlinka Dixon faulował portugalskiego napastnika. Nie będzie tutaj kartki, bo to raczej taka typowa walka o piłkę, żadnej złośliwości, nie był to faul taktyczny, który miał przerwać kontrę. Przerwał ostatecznie, ale to ferwor walki, więc wybaczamy Dixonowi, wybaczył mu też sędzia. Użył gwizdka, ale kartki z kieszeni nie wyciągnął. No w zespole Widzewa nie ma w tej chwili piłkarzy zagrożonych kartkowymi pauzami, ale przypomnę, że w momencie, kiedy żółte kartki oglądali Bartłomiej Poczobut i Krystian Nowak, oni mieli na koncie po dwie kartki, ależ teraz ładne podanie Kuna do Robaka. Robak jest już w polu karnym, lewą nogę strzela Robak i gol! 2-1! 52. minuta meczu. Marcin Robak po raz drugi wpisuje się na listę strzelców. Ależ nas to cieszy, że ten zawodnik się przełamał. Mówiliśmy o tym w przedmeczowej zapowiedzi, że to może być ten dzień, kiedy Robak się otworzy, że Sandecja traci dużo bramek, że to może nam zadziałać na korzyść. I tak się stało, ale powiedzmy sobie szczerze, nie chcemy tu Marcinowi odbierać zasług, ale źle zachował się Pietrzkiewicz, to nie był mocny strzał, w dodatku w krótki ruch tam, gdzie stał golkiper Sandecji, ale przełamało ręce Dawidowi Pietrzkiewiczowi, piłka odbita od jego rękawic, spadła do siatki, a więc w 52. minucie Marcin Robak zalicza dublet, to jest jego czwarta bramka w tym sezonie, druga w tym meczu i prowadzimy 2-1. No teraz możemy być w pełni zadowolenia. Zaczęło się to wszystko od bardzo ładnego podania na wolne pole w wykonaniu Dominika Kuna, a więc doczekał się także i Kun liczby. Co prawda asysty
Ale jakże ona smakuje, bo po pierwsze przy bolu na 2-1, a po drugie golu strzelonym jego byłej drużynie, a teraz Sandecja. Zobaczymy, jak odpowie na ten drugi cios zadany przez Robaka. Dodanka, piłka zagrana w lewą stronę. On od razu, bez przyjęcia, uruchamia Rafaela Wiktora, ale wychodzi z bramki Miłosz Mleczko i spokojnie łapie piłkę w ręce. Wykrzyczalne nazwisko autora obu dzisiejszych bramek dla Widzewa, Marcina Robaka. Trudno się dziwić, że kibice w dobrych nastrojach cieszą się z gola Robaka, cieszą się z prowadzenia, a więc jest to, co, czego się spodziewaliśmy, czego oczekiwaliśmy, co chcieliśmy oglądać po przerwie. No i teraz Widzew powinien kontrolować przebieg gry, jeszcze poszukać trzeciego gola. No może Robak odblokuje nam się na dobre, może zobaczymy jakiś hat-trick Marcina. Ale na razie Sandecja, środkiem rusza Małkowski, zagrywa do Sowsicia. Sowsic ma z lewej strony Ogorzałego, do niego będzie teraz podanie. Ogorzały wyrzucony z pola karnego, a jeszcze tam gdzieś zatrzymał się z piłką. Zagrał do Sowsicia, ładnie to wszystko przeczytał Mucha, a teraz Morzyń skasował akcję i ruszałem z kontrą Widzewiacy. Podciągnij Patryk, podciągnij, jest tam przewaga liczebna. Na co czeka Mucha, ma w środku osamotnionego Morzynia, aż przydałoby się tam zagrać w środek pole karne, ale Michalski rozpędza się, zagrywa teraz, jest tam Morzyń, zostawi piłkę, takie podanie. Nie bez przyjęcia, ale jeszcze Mucha i jeszcze Fundambo lewą nogą przełożył na prawo i strzela prosto w stojącego na linii strzału któregoś z rywali. No szkoda, bo to mogła być kontra, która dałaby Widzewiakom gola na 3-1 i prawdopodobnie na dobre zamknęła nam ten mecz. Trochę się pogubili, moim zdaniem Patryk Mucha mógł przez środek rozgrywać tę kontrę. Zagrał do Michalskiego, ten podprowadził piłkę, jeszcze jest Morzyń na prost. Bramki 30 metr, strzela Morzyń, piłka odbita od nogi Michała Pitera Bućko, trafia w ręce Dawida Pietrzkiewicza. Michalski podciągnął z tą piłką kilkanaście metrów, zagrał wzdłuż pola karnego. Mógł nabiegać na piłkę Mateusz Morzyń i oddać strzał, ale postanowił pomocnik Widzewa przepuścić futbolówkę między nogami, tak żeby ta trafiła do Fundambu. Miałby taką niepisaną asystę bez przyjęcia Morzyń, ale przy Fundambu był jeszcze obrońca, który uniemożliwił tam oddanie strzału. Fundambu przekładał piłkę z lewej nogi na prawą, a ostatecznie strzelił w nogi któregoś ze stoperów. To był chyba pojechał Peter Bućko i teraz widzewiacy muszą cofnąć się do defensywy, bo próbują zaatakować przegrywający. Tu już 1-2 goście. Danek z lewej strony przełożył sobie piłkę na prawą nogę i strzela z bardzo trudnej pozycji, ale trochę wyszedł do przodu Miłosz Mleczko. Mam wrażenie, że nie do końca dobrze obliczył lot tej piłki. Gdyby ciut lżej przymierzył Danek z 25 metrów takim rogalem, to bardzo by się zdziwił bramkarz wypożyczony z Lecha Poznań, gdyby futbolówka spadła mu za plecami i wpadła do siatki. Na szczęście Danek przesadził z siłą tego uderzenia i futbolówka wylądowała na aucie. Już Mleczko ustawił sobie piłkę na 5 metrze. Widzewiacy przesuwają się do prawej strony, a więc tam będzie ta próba dośrodkowania piłki, zagrania piłki przez Mleczkę. Znów się cofa głęboko Robak. On się dzisiaj świetnie czuje, strzelił dwie bramki, a teraz ręką pomagał sobie Peter Bućko i będzie rzut wolny dla Widzewa. Daleko do bramki, ale czas zyskany, będzie można się przesunąć, ustawić w tym ataku ofensywnym, w tej akcji ofensywnej, w tym ataku pozycyjnym i spróbować zaskoczyć obronę Sandecji. Kosakiewicz do Michalskiego, ładny trójkąt, piłka zagrana do Morzenia, ten do Fundambu, wraca piłka do Morzenia, ten głową do Kosakiewicza, Michalski, utrzymujemy się przy piłce, nie za bardzo atakowani, więc mamy czas na to, żeby spokojnie rozegrać tę akcję. Kosakiewicz nie podał do Michalskiego, ale jest tam jeszcze Mucha. Co zrobi Patryk Mucha? Schodzi do linii bocznej, wycofał piłkę do Morzenia. Morzyń po obwodzie teraz Widzewiacy. Nie ma tam miejsca, wycofał piłkę Morzyń do Krystiana Nowaka. Widzewiacy całą drużynę na połowie przeciwnika, oczywiście z wyjątkiem Mleczki. Ładne podanie do Michalskiego, ten z wodem uwolnił się spod opieki Fundambu. Zagrywa do Kuna, Kun jeszcze do Robata, ale niestety Marcinowi Robakowi nie udało się dojść do tego podania. Ale jeszcze jesteśmy przy piłce, jeszcze Kosakiewicz w narożniku. Dośrodkowanie, próbuje się urwać z podkrycia Robak. Nie udało się, jeszcze strzela Morzyń, celne uderzenie. Ale łapie piłkę Pietrzkiewicz, no ładna akcja. Bardzo to wszystko zaczął efektownie Mateusz Michalski, który przyjął piłkę i takim jednym zwodem uciekł kompletnie spod radaru, z radaru tutaj zawodnikom Sandecji. Zagrał do Fundambu, Fundambu przytomnie zauważył ścinającego ze skrzydła do środka w pole karne Dominika Kuna. Kun mógł się zdecydować na strzał, ale tym razem postanowił znów poszukać Robaka. Niestety Marcinowi do tego podania dojść się nie udało.
jakaś nowa pieśń w wykonaniu kibiców spod zegara, ćwiczona właśnie na trybunie D. Fetują widzewiacy prowadzenie do końca meczu, jeszcze dobre pół godziny z okładem, 35 może nawet minut z tym doliczonym czasem gry, a więc jeszcze niczego tutaj nie przesądzajmy, jeszcze sobie 3 punktów nie dopisujmy, ale jesteśmy już zdecydowanie bliżej tego niż w pierwszej połowie. Ba, przegrywaliśmy w tym meczu 0-1, a mimo to Widzew potrafił wyciągnąć wynik na 2-1, co też jest dowodem na to, że drużyna jest mocna, że drużyna jest pewna siebie, że drużyna nie załamała się po tym, jak straciła gola i zasłużenie doprowadziła do remisu, bo widzewiacy mieli w pierwszej połowie naprawdę dużo sytuacji do tego, żeby wyrównać. Udało się to w 35 minucie po dośrodkowaniu Kosakiewicza głową Dawida Pietrzkiewicza pokonał Marcin Robak, a w drugiej połowie, konkretnie w 52 minucie, raz jeszcze Robak, trochę pomógł mu tutaj bramkarz, bo wpuścił dość prosty strzał, ale teraz niebezpiecznie w polu karnym jest Walski. Dobry wślizg Danżyny we własnej 16, jeszcze raz Danżyna głową, no to było niebezpieczne, jeszcze nie doskoczył do piłki możeń, próbuje się odwrócić, Rafael Wiktor i strzela nad poprzeczką, 100% sytuacja portugalskiego napastnika, no to powinno być 2-2, tym razem widzę, zdrzemnął się w defensywie, ograny tutaj, nie wiem, czy to był chyba Christian Nowak, który miał plecami obróconego Portugalczyka, wydawało się, że on nie dopuści do strzału, a jednak dobrze zbudowany Rafael Wiktor obrócił się na prawą nogę, znalazł się przed wychodzącym w popłochu z bramki Miłoszem Leczko, kopnął piłkę na siłę nad bramkarzem i na szczęście także nad poprzeczką, ale to był ostatni dzwonek ostrzegawczy. Tak widzę, w defensywie zachowywać się nie może, bo za chwilę będziemy mieli 2-2. A ja wrócę do tej akcji z 52 minuty. Świetne podanie na wolne pole od Dominika Kuna. Robak urwał się, uciekł obrońcy, strzelił z ostrego kąta. To było mocne uderzenie, ale myślę, że nie na tyle, aby puścić gola. No ale szczęście Robaka równa się pech Pietrzkiewicza i na odwrót, a teraz ładnie zauważył na prawej stronie Tanżyna Michalskiego. Michalski ścina na lewą nogę. Ma z prawej strony Kosakiewicza. Do niego zagranie. Kosakiewicz, kto to zamknie? Robak! Niestety nie, ale to jest ewidentne zagranie ręką, no czego, czemu tutaj sędzia nie widzi, stoi na środku bramki obrońca Sandecji, trafia w jego rękę Marcin Robak, a wszyscy na stadionie widzieli zagranie ręką, tylko nie sędzia, no nie rozumiem tej decyzji, denerwuje się teraz sędzia na któregoś z widzewiaków, to chyba Patryk Mucha ogląda teraz żółtą kartkę, nie wiem czy to za dyskusję po tym nieodwizdanym rzucie karnym, czy za jakieś przerwanie akcji, bo był tutaj faul, chyba to drugie jednak. Nie sądzę, żeby Mucha aż tak bardzo nakrzyczał arbitrowi, żeby ten wyciągał za to kartkę. To raczej przerwanie taktyczne faulu, faulem tej akcji Sandecji. Żółtą kartkę ogląda Patryk Mucha, to jest jego w tym sezonie druga kartka chyba, jeśli dobrze, nie, pierwsza, po raz pierwszy w tym sezonie karany Patryk Mucha, więc nie ma tutaj jakichś obaw o pauzę. Zobaczymy, jak ten stały fragment teraz wykonywać będą zawodnicy Sandecji. No szkoda, dobre zagranie Michalskiego. Zaczęło się od podania Tanżyny, podał do Kosakiewicza. Kosakiewicz wypatrzył Robaka, Robak przyjął sobie piłkę, wysunął na strzał, uderzył, a ta odbiła się moim zdaniem od ręki obrońcy, ale nie chcę oczywiście mówić tego jako pewnik, bo nigdy z trybun w ferworze walki tego dobrze nie widać. Mądrzejsi będą nasi koledzy komentujący ten mecz w klubowym radiu, bo oni mają przed sobą monitor, oni widzą powtórki, oni wiedzą lepiej, czy doszło tam do zagrania ręką, czy nie. Ja mogę tylko zgadywać. A fakt jest taki, że rzutu karnego nie ma, bo nie podyktował go sędzia. I tak to się wszystko, cała ta dyskusja nam się w tym momencie kończy. Szykuje aż 3 zmiany w tej chwili trener Mandrysz. Przygotowanie do wejścia na pewno Kamil Pałacz, numer 77, to dostrzegłem, a teraz nieudane podanie do Michalskiego. Przejął piłkę Danek, rozklepany widzę w środku pola, ale futbolówka wraca do tyłu. Walski do Sofsicia, ale ładna interwencja Nowaka zatrzymała tę akcję. Próbują wyprowadzić kolejną zawodnicę Sandecji. Jest gotowy także do wejścia Wiktor Żołądź. I jeszcze jeden z zawodników, którego numerów tych jest, 27, a więc Damian Chmiel. No, kolejny zawodnik znany z Ekstraklasy, wiele występów w barwach Podbeskidzia, między innymi, a teraz widzewiacy, lewą stroną, próba zagrania do Fundambu, a teraz tam od barkiem, odrzucono od piłki Mucha, za łatwo, zaraz przegrał Patryk, to starcie w środku pola z Kasprzakiem. Rozszerzają goście na lewą stronę, do Danka. Ten zostawił piłkę autorowi bramki Ogorzały, znowu piłka wraca tam do Danka, ale wybita przez widzewiaków. Na aut. I teraz będzie chyba potrójna zmiana w zespole Sandecji. Schodzi z boiska numer 19 Kamil Ogorzały, autor bramki, a w 63 minucie na placu gry melduje się Wiktor Żołądź w jego miejsce.
Jeszcze raz przypomnę, 63. minuta. Wiktor Żołądź w miejsce autora trafienia Kamila Ogorzałego. Kolejna zmiana to wejście Damiana Chmiela za Bartłomieja Kasprzaka, więc to bardziej taka ofensywna zmiana. I ostatnia zmiana to już będzie chyba 64. minuta. Musi najpierw kierownik drużyny Sandecji wprowadzić to na tablicę świetlną, kto zejdzie z boiska. Numer 10, a więc Damir Sowsic. To już 64. minuta, a w jego miejsce kolejny młodzieżowiec Kamil Pałacz. Zobaczymy, jakie to efekty przyniesie trenerowi Mandryszowi. Oby nie za dobre, przynajmniej dla jego zespołu. 4 zmiany już wykonane przez tego szkoleniowca, a więc tylko jedna została jeszcze w odwodzie Piotrowi Mandryszowi. A Widzewiacy jeszcze żadnej zmiany w tym meczu nie wykonali. Jeszcze nikogo nowego na boisko nie wpuścił trener Dobie. A patrzcie, kto się rozgrzewa. Jest to Michael Amejo, jest Bartłomiej Poczobut i Patryk Stępiński. A więc widać, że po kontuzji Patryka nie ma śladu, bo jest on teraz w rozgrzewce, ale przy piłce goście. Walski zszedł teraz do lewej strony, zablokowane dośrodkowanie przez dobrze dzisiaj grającego Mateusza Michalskiego. Nie ma może fajerwerków w grze popularnego Michalaczka, ale jest solidna, przyzwoita gra. Kilka fajnych rajdów, kilka zaczętych ładnie akcji ofensywnych, bez bramki, bez asysty, ale mimo to można chwalić Mateusza za dzisiejsze rajdy. A teraz znów Michalski dobrze zachował się w defensywie. Co prawda piłki nie odzyskał, ale wybił ją na aut i zwolnił, wyhamował akcję piłkarzy z Nowego Sącza. W kole środkowym z futbolówką Dawid Szufryn, kapitan zespołu Sandecji, podał do Walskiego. Ten wypychany przez Fundambu, wraca piłka do tyłu, do Szufryna. Cofa się teraz bliżej własnego pola karnego, także Peter Bućko. On chciał zagrać w lewo do Danka, ale przeczytał to Michalski, więc musiał zmienić kierunek rozwoju tej akcji stoper Sandecji. Nie udało się przyjąć futbolówki, może teraz wyjdzie z Hoko. O, jeszcze teraz ładne podanie na prawą stronę, tam się rozpędza jeden z rywali, dośrodkowanie w nasze pole karne, kto to zamknie? Próbuje opanować piłkę Maciej Małkowski, na szczęście mu się to nie udało i od bramki będzie zaczynał Miłosz Mleczko, a tym, który dośrodkowywał, nowy pomocnik w drużynie Sandecji. Nie wiem dokładnie kto, bo jest przodem do mnie ustawiony. Jak się odwróci plecami, wtedy będę w stanie Państwu przekazać. Ładne podanie, choć wydawało się, że trochę za mocne, a jednak doszedł rywal do piłki, dośrodkował. Na szczęście nikt nie był w stanie tego skończyć, choćby strzałem. Już piłkę wybija Mleczko, ale Widzewiacy się przy niej nie utrzymują. Peter Bućko wprowadza piłkę do środka, Rafaela Wiktora, tam ubiegł Portugalczyka Daniel Tanżyna, faulowany przez napastnika Sandecji, rzut wolny na środku boiska dla Widzewa. Zasięgnąłem języka, okazuje się, że nie wchodził na boisko nie Palasz, tylko Mandryś, więc zmienił zdanie w ostatniej chwili trener. Ależ teraz strzał kąśliwy zza pola karnego obok bramki, to próba Mateusza Morzenia chyba. Natomiast zmienił zdanie w ostatniej chwili, bo widziałem numer 77 na plecach zawodnika rezerwowego, ale jednak nie 2 siódemki, a 2 ósemki posłał w bój trener Mandryś, a więc własnego syna. I to on był tym, który dośrodkowywał. A więc Kamil Palacz jeszcze sobie poczeka na wejście, a tymczasem do zmiany gotowy jest pierwszy z Widzewiaków, to Bartłomiej Poczobut. A więc za chwilę będziemy mieli chyba środkowego pomocnika, chyba mam wrażenie zejdzie z murawy Merwej Fundambu, a więc zagęścimy środek pola, podostrzymy tam trochę, będziemy pilnować tego wyniku trochę bardziej niż z ofensywnym Fundambu. A teraz Robak tyłem do bramki, zagrał właśnie do Fundambu. Fundambu do razu do przodu, uruchamia Kuna, trochę za mocno, jeszcze walczy Kun z obrońcami. Danek ostatecznie wrócił i wybije chyba piłkę na rzut z autu, tak jest. Ale Widzewiacy będą mieli futbolówkę w swoim posiadaniu obok narożnika boiska przy chorągiewce. Aut dla Widzewa. Jeszcze chyba wstrzymuje tę zmianę trener Dobi, bo nie widać, aby pokazywał Marcin Pipczyński, za kogo wejdzie Poczobut. Tak jest, podanie do Fundambu. Fundambu piętą do Muchy. Mucha w pole karne przecina to dośrodkowanie, jeden z rywali, i udało się odzyskać piłkę Walskiemu. Długie podanie do Rafaela Wiktora, znowu bierze na plecy tutaj Nowaka i przewraca się, po prostu wymusza faul z środkowego obrońcy Widzewa. I tak się właśnie stało, a nie, jednak Mateusz Morzeń opuści boisko. 68. minuta już na zegarze, pierwsza zmiana w Widzewie, a więc Mateusz już będzie odpoczywał i już będzie łapał tlen i szykował się mentalnie na wyjazd do Łęcznej, który w następną sobotę, a na ostatnie 22 minuty podstawowego czasu gry, witamy na boisku Bartłomieja Poczobuta.
Próbują przez lewą stronę zaatakować gości, ale to im się nie udaje. Opanował sobie bez trudu piłkę Kosakiewicz. On jest wciąż przy piłce. Podostrzyli teraz rywale, ale Kosakiewicz osaczony przez dwóch przeciwników. No, piłki nie stracił, ale podał ją za bardzo w aut i od boku będą teraz wznawiać grę goście. Danek do Małkowskiego. Ten wymienił podania z Rafaelem Wiktorem. Kończy się to wszystko faulem na Bartłomieju Poczobucia, więc szybko przywitał się z tym meczem nasz środkowy pomocnik, od razu tutaj faulowany i to bez pardonu, ale to Bartek to twardziel, nic mu się tutaj nie stało, od razu wstał z murawy, niepotrzebna żadna pomoc medyczna. Zagranie do Muchy, Mucha mało miejsca, teraz dopiero w prawo pokazał się tam do rozegrania Michalski, podał do Robaka, Robak ładnie obróci się z Piterem Buczko na plecach, ale podał do Michalskiego niecelnie. I znowu goście, Małkowski, a sprytny faul Poczobuta. Puścił piłkę obok niego Małkowski i chciał od razu ruszyć koło Poczobuta, no ale w myśl zasady piłka może przejść, ale przeciwnik nie. Zachował się teraz Bartek Poczobut, sfaulował rywala, kartki nie ma, akcja przerwana, a więc no może być. Trójka z plusem za to zagranie Poczobuta. Szufryn. Atakowany przez Fundambu, wycofuje piłkę do tyłu, do Pitera Buczki. Ten nie ma za bardzo z kim zagrać, więc wycofał futbolówkę do Pietrzkiewicza. Bramkarz Sandecji patrzy, komu może zagrać. Zdecydował się na dalekie trącenie tej piłki w kierunku Rafaela Wiktora. Nie udało się mu dojść do piłki. Widzę Jacy, faulowany Poczobut. Nie, jednak nie, uznał arbiter, że tu faulu nie było, a więc gramy dalej. Walski na lewą stronę, na wolne pole. Nie popanował piłki, na szczęście Adrian Danek, a Michalski zrobił to dużo lepiej. Podał do Kasakiewicza, ten nie ma miejsca na przyjęcie, musiał zagrać górą. Nie opanował piłki Mucha, niech się już tutaj Patryk lepiej wróci do obrony. Nie udało się, trudno, cofnijmy się, złapmy tutaj ustawienie, bo coraz wyżej atakują piłkarze Sandecji. Oni chcą tutaj wyrównać, zagranie teraz w lewą stronę do Małkowskiego. Nie ma tam z Kosakiewicza, jest podanie w pole karne, uwaga, będzie bardzo niebezpiecznie. Strzelał z ostrego kąta Damian Chmiel, na szczęście nie dokręcił piłki w pole karne, tam minęło światło bramki, wyszła na aut bramkowy, a nawet chyba na aut w ogóle, tak, z boku boiska piłka ostatecznie opuściła boisko, ale tak, nie możemy, tam Łukasz Kosakiewicz zdrzemnął się, zabrakło go teraz w strefie, za łatwo do dośrodkowania doszedł Maciej Małkowski, podał do Chmiela i dwóch wyjadaczy z Ekstraklasy, mogło nas tutaj skarcić bardzo boleśnie, a teraz z prawej strony atakują goście, ale faulował zdaniem bocznego arbitra Filipa Bechta. Jeden z rywali to chyba Adrian Basta i będziemy mieli rzut wolny na własnej połowie w okolicach narożnika boiska. Siedemdziesiąta pierwsza minuta gry, wciąż widzę wprowadzi 2-1, wszystko zaczęło się źle, od straty gola w 6 minucie do siatki trafił Kamil Ogorzały, ale w 35 minucie po serii akcji bramkowych Widzewa w końcu trafił Marcin Robak na 1-1 i ten sam zawodnik, kapitan Widzewa w 52 minucie trafił po raz drugi, prowadzimy 2-1, mamy do końca 20 minut niecałe, do końca regulaminowego czasu gry, na razie cel realizowany, ale wynik wisi na włosku, jest 2-1, a przed chwilą dobra okazja Sandecji, ależ teraz pogubił się jeden z rywali, przejął piłkę Fundambo, jest na wprost bramki, Fundambo będzie chyba sam chciał kończyć, niepotrzebny ten dribbling, znowu zagrał pod siebie Fundambo, znowu myślał, że jest sam na boisku, albo gdzieś na Copacabanie, a nie na murawie, gdzie ma obok siebie 10 kolegów i zamiast podać w lewo, no to zdecydował się na dribbling i piłkę stracił. Ale wybaczmy mu, sam ją odzyskał, więc miał prawo kończyć to po swojemu, trudno, zdarza się. No tak to jest z tymi piłkarzami lubiącymi driblować. 10 razy mu nie wyjdzie, a za 11 razem strzelił taką bramkę jak ze Stomilem i wszystkim po prostu padną szczęki. No na razie się nie udało. Ale zagranie teraz z autu do Fundambu właśnie. Nie opanowaliśmy piłki i Kosakiewicz bardzo przytomnie o nogi, pokazującego, że piłka należy się jemu, Damian Chmiel, ale tutaj nie ma o czym gadać. Były piłkarz Podbeskidzia, Bielsko-Biała, ostatni dotknął piłki i aut dla Widzewa. Jeszcze jeden, bo teraz do Michalskiego wysoko podskoczył Adrian Danek. On teraz wywalił futbolówkę w aut, mówiąc brzydko, bo tak to trzeba nazwać. A tymczasem będziemy mieli drugą zmianę, już Patryk Stępiński gotowy, a więc no okazało się, że ten uraz delikatny, naprawdę nic się złego Patrykowi nie stało, bo już jest gotowy do wejścia, a także Michael Amejo, a więc dwie zmiany przeprowadzi trener Dobi, tymczasem Mateusz Michalski na spalony, mamy przerwę w grze, no właśnie po to, żeby dokonać tej zmiany. 73. minuta, schodzi z boiska Merwej Fundambu, w jego miejsce Michael Amejo, a więc prawdopodobnie zobaczymy młodego widzewiaka na pozycji numer 10, dawno nie widziany
za plecami robaka Michael, a grywał tak bardzo często na wypożyczeniu w Bytowie Bytów, gdzie zbierał świetne recenzje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem zmiana spodziewana. Filip Becht opuszcza murawę. Druga połowa dużo lepsza w jego wykonaniu, co się już często zdarza, a w jego miejsce Patryk Stępiński w 70. Również trzecia minuta gry. Trzy zmiany już wykonane przez trenera Dobiego. Cztery przez Piotra Mandrysza, więc jeszcze dwie mamy my w odwodzie, jedną goście. Tymczasem od rzutu wolnego piłkarze Sandecji. Wcinka w kierunku Rafaela Wiktora. On ma takie zadanie, żeby zejść głębiej, wziąć na plecy obrońcę, utrzymać się przy piłce. Teraz mu się to nie udało. Przejął futbolówkę na połowie Sandecji Dominik Kun, ale został wypchnięty przez byłych kolegów z drużyny. Musiał wycofać futbolówkę. Ta trafiła aż do Miłosza Mleczki. Mleczko poprawił sobie, zagrał daleko do przodu. Robak ewidentnie tu uderzony w głowę przez Szufryna. Wypatrzył to sędzia Aluszyk i użył gwizdka. A więc rzut wolny dla Widzewa, piłka blisko linii środkowej, to jest jakieś 40 kilka metrów do bramki Pietrzkiewicza, więc strzału nie będziemy za chwilę oglądać, ale już piłkę ustawił sobie Patryk Mucha, podbiega mu do rozegrania Poczobut, ale wybrał Stępińskiego Mucha. Klepka nieudana, ale mamy aut. Pojawił się na zegarze transparent. Nikoś trzyma się często, widoczny na meczach łódzkiego zespołu. Pozdrawiamy Nikosia, jeśli słucha Radia Widzew tam, gdzie przybywa, to przełączamy się do tych pozdrowień. Darzyna ładnie opanował piłkę. Bałem się, że tutaj pod naciskiem dwóch rywali może ją zgubić, ale Daniel zachował tutaj koncentrację, zachował dojrzałość, wycofał futbolówkę do tyłu, a tam faulowany przez Rafaela Wiktora Patryk Stępiński, rzut wolny dla Widzewa. Ale jakiś drobny problem ma Darzyna po tym, jak tę piłkę odgrywał do tyłu. Lekko ucierpiało chyba jego kolano, ale mam wrażenie, że zdając Daniela, jest to bardzo twardy zawodnik i potrafił ze strzęsieniem mózgu praktycznie grać, pamiętamy, w Rzeszowie przez dobre kilkanaście minut i nie pęknie także tutaj. Długa piłka w kierunku Amejao, przeskoczony Michael przez Szufryna, tego mogliśmy się spodziewać. Szufryn to zawodnik o głowę wyższy, ale Widzewiacy presują, nie dają tutaj łatwo wyprowadzić tej akcji swoim przeciwnikom. Tak samo tutaj Rafael Wiktor nie ma łatwo w polu karnym, a teraz wysoko wyszedł Tanżyna. Dobrze, że wrócił z tym wszystkim z pomocą Mucha, ale podał w kozioł piłkę do Mleczki. Ten atakowany będzie bardzo niebezpiecznie. No Mleczko dla pewności wybił piłkę w aut. Trochę nam się teraz podniosło ciśnienie, nie najlepiej tę piłkę wycofywał tutaj Stępiński, ale gramy dalej. Dośrodkowanie, Chmiel w pole karne, jest niebezpiecznie i brawo Daniel Tanżyna. On teraz wyskoczył wyżej, zdjął piłkę z głowy Mandrysza i wybił futbolówkę na rzut rożny. Piłkę w narożniku ustawia Maciej Małkowski, 76. minuta, niebezpieczny moment tego meczu, pułapki, jak to mówił trener Dobi na przedmeczowym briefingu. Obawiał się tego, że drużyna, która jest ostatnia w tabeli, poczekajmy, bo dośrodkowanie, skaczą jedni i drudzy, jest jeszcze uderzenie zablokowane przez Robaka i wybija piłkę Stępiński do przodu, daleko, na połowę Sandecji, tam ją opanował Walski, zagra do swojego bramkarza, nie, zszedł na lewą stronę, wrócił teraz do środka Walski, wycofał do Szufryna. Wrócę do słów trenera Dobiego, który trochę niepokoił się, mówił, że to są takie mecze pułapki. Ma nadzieję, że jego drużyna zachowa tutaj pełną koncentrację, odpowiedzialność, no i nie zlekceważy drużyny, która przegrała dotychczasowe wszystkie spotkania. No i ta szósta minuta mogła pokazywać, że nie do końca tak to było, ale teraz już widzę, jest na swoim, jest na prowadzeniu i nie wolno tego zmarnować. Jest 2-1, a więc pilnujmy tego wyniku. Najlepiej strzelmy trzecią bramkę i miejmy już spokój, ale na razie to Sandecja. Ładnie tutaj rozklepany widzę w środkowej strefie. Cofnął się do defensywy w środku Kosakiewicz. On piłkę odzyskał. Podanie na prawą stronę. Zdąży Michael Amejo. On się rozpędza. Zagrywa w pole karne. Trochę chyba pospieszył się teraz, mam wrażenie. Amejo zagrał pod nogi cofającego się do defensywy Adriana Danka i po akcji. Zmiana strony. Teraz prawą flanką będą atakować piłkarze z Nowego Sącza. Mandrysz zagrał do Basty. Basta zablokowany przez Kuna. Musi wycofać futbolówkę do Szufryna. Kapitan Sandecji do swojego partnera ze środka obrony, czyli Michała Pitera Buczko. Słowak zagrał w lewo do Danka. Po obwodzie grają teraz defensorzy Sandecji. Próbują zmieniać kierunki. Teraz pojawił się Walski w środku. Do niego zagranie. Walski na prawo do chyba tutaj wprowadzonego, mam wrażenie, że Łądzia, to ten zawodnik przy piłce.
Z prawej strony atakuje teraz Mandrysz, schodzi na lewą nogę, na prawą, znowu na lewą. Nie najlepiej tu blokuje to Stępiński. Teraz jest Patryk, teraz ładna interwencja Widzewiaka. Brawo Patryk Stępiński, rozpędzamy się z kontrą. Kun, ale fatalne podanie w kierunku Amejała. No Dominik za mocno zdecydowanie zagrał i to spokojnie przejął. Peter Buczko zagrał do Danka, a ten teraz będzie rozprowadzał kolejną akcję. Zagrał do zawodnika z numerem 30, czyli Wiktora Żołądzia. On długa piłka do przodu w kierunku któregoś z partnerów. Poradził sobie tam jednak świetnie Krystian Nowak. Zagrał do przodu, na wolne pole, do Amejała, ale za mocno. Dużo niedokładności teraz w zespole Widzewa, a co najgorsze, duża taka przestrzeń pomiędzy dwiema formacjami, pomiędzy linią pomocy a linią ataku i tam nie mamy miejsca. A teraz świetne wyjście środkiem boiska Kuna, podał mu piłkę Mucha, chyba nie do końca precyzyjnie, można było z tej akcji więcej wycisnąć, byłaby szansa na to, żeby pokusić się o trzecie trafienie, ale już musimy wracać na własną połowę. Przejęta piłka przez Kosakiewicza, gotowy do wejścia już Daniel Mąka, jest także, uwaga, Henryk Oyama, niewidziany od kilku kolejek, za chwilę nam się zamelduje na boisku. Kosakiewicz szedł do środka, niebezpiecznie, bo tam przewagę mają rywale, trzeba tu faulować, wie o tym Poczobut, od razu próbuje blokować, wrócił Kosakiewicz do obrony, główką ofiarnie zgarnął piłkę, zagrał ją w kierunku Muchy, a ten do ziemi, do Nowaka, ten do Mleczki, Mleczko do Stępińskiego i opanowaliśmy sytuację, ale no, ryzykownie Łukasz Kosakiewicz, no, wchodząc w środek pola z dwoma rywalami u boku, można piłkę stracić, można nadziać się na bardzo niebezpieczną kontrę. Czekają Mąka z Oyamą, teraz jest przerwa w grze, bo piłka wychodzi na aut i jest pokazywana zmiana. Numer 18 ma Daniel Mąka i numer 22, więc Dominik Kun w 79 minucie opuści boisko. A więc weteran, zawodnik o najdłuższym staże w Widzewie, nie licząc oczywiście Marcina Robaka, który grał tutaj jeszcze w czasach Sylwestra Cacka, ale od reaktywacji to najdłużej grający w Widzewie zawodnik, czyli Daniel Mąka zastąpił Dominika Kuna. A Henryk Oyama w miejsce grającego z numerem 19, Patryka Muchę. To już 80 minuta, ta druga zmiana. A więc troszkę dłużej trwała roszada. Ten numer 1 i dlatego minutę później na boisko zameldował nam się tutaj. Przerwałem na chwilę głos, bo strzelał Michalski, jeszcze Kosakiewicz. Troszkę się odchylił, uderzył bez przyjęcia, mocny strzał, ale bardzo niecelny. W 80 minucie na boisku melduje się Henryk Oyama, w 79 Daniel Mąka, ale to za jednym razem po prostu zdążyła nam minuta upłynąć, zanim obaj zawodnicy wymienili się ze swoimi kolegami. Sandecka, lewą stroną, tutaj jest Danek, jest Chmiel, jest Walski, ale on traci piłkę. Świetne zagranie piętą Kosakiewicza, zwolnił akcję Amejał, ale chyba dobrze, bo podbiegli koledzy. Jest Daniel Mąka z prawej strony, podanie do Amejała, wraca piłka teraz pod nogi Poczobuta, Poczobut w pole karne na Robaka, jednak tam jest tylko, jest jeszcze Oyama, zobaczymy, on zamknie tę akcję, wypchnięty gdzieś na skraj pola karnego, a teraz za szesnastkę, jeszcze jedna próba dośrodkowania Oyamy, zablokowana. Widzewiacy nie wycisnęli z tej akcji tak dużo jak mogli, a teraz trzeba się ustawić dobrze w defensywie, bo jest tam dwóch rywali. Pięknie Tanżyna, znakomicie wyszedł wysoko, zabrał piłkę rywalom. Tanżyna zagrywa, chyba faulowany według mnie Daniel Tanżyna, jednak zdaniem arbitra Szufryn nie przekroczył przepisów, więc gramy dalej. Pamiętajmy, że nie mamy jednego z obrońców, leży teraz Tanżyna, zwija się z bólu, trzyma chyba za żebra, mam takie wrażenie. Podnosi go na siłę Szufryn, próbuje, nie wiem, czy to jest jakaś gra Szufryna, żeby pomóc Widzewiakowi, bo ten się dławi, czy też jakieś nieładne zachowanie stopera. No nie chcemy go tutaj oskarżać o jakieś przekraczanie przepisu. Wyglądało, jakby Szufryn na siłę chciał Tanżynę za brzuch podnieść do góry. Może to jakaś próba pomocy medycznej, takiej doraźnej po piłkarsku, ale chyba tak, bo tutaj sobie piątki przybili obaj panowie, żadnych złośliwości. Jak znam życie Daniel Tanżyna, który zna 90% polskich ligowców i z Szufrynem doskonale się znają, przybili sobie piątki, nie ma tu jakichś wielkich złośliwości, nie ma tutaj jakichś wielkich skoków do gardeł. Wszystko już uspokojone, Tanżyna wrócił do linii defensywnej, a piłkę Pietrzkiewicz zagrywa do bardzo, bardzo aktywnego w tej drugiej połowie na lewej obronie do Adriana Danka. Wraca jednak piłka do Pietrzkiewicza, teraz przez prawą stronę Szufryn, też do Pietrzkiewicza z powrotem, ten do Michała Pitera Buczko. Nie mają miejsca tutaj piłkarze z Nowego Sącza, żeby wyjść z okolic własnego pola karnego. Teraz podbieg w Sukur Zwalski, jest przewaga liczebna Sandecji w tym sektorze boiska, więc udało się to wykorzystać. Gotowy do zmiany z numerem 7 Ruben Lopez Huesca, czyli brat Carlitosa, który był kiedyś przymierzany do Widzewa
ostatecznie do Łodzi nie trafił, przeszedł później do Krakowi, w Krakowi kariery wielkiej Hiszpan nie zrobił, ale właśnie zalicza debiut w zespole Sandecji, zmienia się w 83 minucie jednego z kolegów, zaraz zobaczymy, to Michał Walski opuścił murawę, a więc Ruben Zawalskiego, zobaczymy jaki to efekt przyniesie ekipie z Nowego Sącza. I zobaczymy, co zaprezentuje Rubio tutaj, czy będzie kopią swojego brata. No chyba gdyby był, to debiutowałby już dawno Michała Probierza w zespole Pasów, a tak się nie stało, dlatego wypożyczony do Sandecji, niedawno w tym tygodniu ogłoszony ten transfer i to jest debiut Hiszpana w barwach Sandecji. Miejmy nadzieję, że to będzie debiut anonimowy, że od 83 minuty grający Lopez Huesca nic tutaj nie zwojuje, no ale trzeba powiedzieć, że to napastnik, a więc mamy wzmocnioną siłę ognia w ekipie gości, bo boisko opuścił w 83 minucie defensywny pomocnik, taka ósemka, a więc zmiana na pewno ofensywna. A teraz Żołądź dośrodkowuje w pole karne, tam chciał się urwać z podkrycia właśnie Rubio, przy nim był Daniel Tanżyna, chyba metr spóźniony, ale na szczęście to zagranie Żołądzia było za mocne, piłka padła łupem Miłosza Mleczki bez trudu, bramkarz Kolejorza wypożyczony do Widzewa do końca tego sezonu wyłapał do dośrodkowania. Robak walczy z Piterem Buczko, nie udało się opanować piłki, zagranie na lewo do Damiana Chmiela, już przy nim Kosakiewicz, nie pozwala, aby się tutaj mógł rozpędzić były gracz pod Beskidzia, wybrał więc wycofanie piłki do Małkowskiego, były reprezentant Polski, świetnie podał do Chmiela, ten jest w polu karnym, zagranie puste, polu karnym jest Rubio, ale nie trafia, jeszcze zamyka całą akcję Mandrysz, pusta bramka, ale trafia z ostrego kąta syn trenera Sandecji w boczną siatkę, ależ piękna akcja Sandecji, Małkowski pokazał teraz wielką klasę, to jest piłkarz, który ma na koncie bardzo dużo występów w Ekstraklasie i to teraz pokazał, zagrał fantastycznie w drugie tempo do wbiegającego Chmiela, Chmiel wycofał piłkę na 6 metr i tam był sam Rubio bez krycia, no i miałby wejście Smoka, fenomenalny debiut brat Carlitosa, wystarczyło tylko piłkę trącić w kierunku no niemal pustej bramki, ale nie zdążył tego Rubio zrobić, nie pokapował się chyba w czym rzecz i minął z futbolówką, a później jeszcze strzelający w takim akcie rozpaczy z daleka, z ostrego kąta Mandrysz posłał piłkę w boczną siatkę, Robak, jesteśmy na 30 metrze od bramki Sandecji, tutaj się musimy utrzymać dłużej przy piłce, robi to Robak, zagrywa pole karne, ale nie zrozumiał jego planu, nie odczytał tych intencji Bartłomiej Poczobut i już piłka daleko wykopnięta, ale Poczobut wrócił do defensywy, faulowany przez Rubio, mamy rzut wolny. No podniosło nam się ciśnienie po tej akcji, no bo nie ukrywajmy, to powinno być 2-2 i o ile możemy widzę chwalić za wyjście z 0-1 na 2-1, za ilość, mnogość akcji ofensywnych, no to w ostatnich minutach dwukrotni Widzewiacy dali sobie wejść pole karne. Teraz próba podobnego zagrania Michalskiego do Amejała, no nie było już ono tak skuteczne jak przed chwilą Małkowskiego do Chmiela, ale mamy chyba rzut z autu blisko narożnika boiska, blisko chorągiewki, dlatego trochę się zawahałem, bo ostatecznie nie wiem, czy pan Marek Tomasz Niemirowski pokazał na aut czy na róg. Chyba jednak aut. Tak czy inaczej zmierza do piłki Łukasz Kosakiewicz, on wykonuje i auty, i rzuty rożne, więc to nam niczego nie wyjaśni. Jednak aut. No, wysokość gdzieś mniej więcej 7 metra na wysokości pola karnego, 7 metra właśnie Kosakiewicza. On zrobił teraz dwa kroki w lewo, podał do Amejała. Amejała opanował piłkę, nie to Mąka, przepraszam. Mąka teraz z powrotem do Amejała, do Kosakiewicza, ten dośrodkowuje bardzo źle obok bramki. Już akcję wznowił Pietrzkiewicz, już się młodemu bramkarzowi, to nie młodemu, 27 lat, śpieszy. Szufryn teraz cofnął się po piłkę, jeden ze środkowych pomocników Sandecji, Żołądź zatrzymany przez Michalskiego, musi zawęzić tę lewą stronę swoją prawą, Daniel Mąka, Małkowski znowu bierze się za rozegranie, znowu tam zbieg do środka Chmiel, czekając na podanie od partnera, a teraz sprytnie Małkowski w kierunku Adriana Danka, ale był tam też Daniel Mąka, on pchnięty przez swojego przeciwnika, tę piłkę głową odbił, ale pomógł sobie rękoma lewy obrońca Sandecji, bardzo ofensywnie grający w tej drugiej połowie, ultraofensywnie piłkarz
faulował zdaniem arbitra Daniela Mąkę i będziemy mieli rzut wolny. Ukradli trochę czasu, widzę wiacy. Daniel trochę ponarzekał, trochę pogrymasił, skrzywił się z bólu, ale już otrzepał, wstał, podbieg gdzieś tam w okolice pozycji numer 10, bo teraz Michael Ameyał po tym zejściu Patryka Muchy przeniósł się na skrzydło, a więc krótko grał na dziesiątce Michael, a on teraz walczy na prawym skrzydle z trójką obrońców. Zszedł do prawej nogi, do linii końcowej, do bocznej, teraz zaatakowany, ale utrzymuje się Michael przy piłce, nie pozwala wyjść z narożnika gościom. Teraz będzie taka próba, Rubio w walce z Kosakiewiczem. Udało się Hiszpanowi zagrać piłkę celnie do partnera, ale ten, a zdaniem arbitra, faulował Mateusz Michalski żołądzia i będzie rzut wolny dla Sandecji. Ale piłka już zagrana z własnej połowy, wycofana do tyłu, do obrońców, Szufryn wzdłuż pola karnego, teraz podanie. Szufryn atakowany przez Mąkę, nie ma miejsca, żeby wprowadzić akcję ofensywną, więc wycofuje do Pietrzkiewicza. Ten ma niekrytego Pitera Buczko i do niego zagrywa. Tutaj powinien Robak trochę popresować, ale widać, że kapitan Widzewa już troszkę zmęczony, już nie biega tak żwawo jak w pierwszej połowie. Tak samo jak Michalski, a on teraz podszedł trochę wyżej do żołądzia, wyszedł też Kostakiewicz do Chmiela, udało się to wszystko zastopować Krystianowi Nowakowi. Długa piłka do Robaka, ten liczy, że może Michał Buczko, Buczko piłkę przepuści, a ta trafia do Michalskiego, 30 metry, 25, Michalski upadł niestety, ale popychany tutaj przez Damiana Chmiela, nie, to nie Chmiel, to był Michał Peter Buczko, a więc jeden ze stoperów Sandecji, doświadczony 34-latek, za kilkanaście dni skończy 35 lat. Kartki arbiter nie wyciąga, więc ta jedyna żółta kartka pokazana Patrykowi Musze jest jedyną na razie w tym meczu. Komplet zmian w ekipie Sandecji, komplet zmian w zespole Widzewa, więc tutaj już żadnych roszad trenerzy nie będą wykonywać. Tymczasem Widzew ma rzut wolny do bramki, jakieś 27-8 metrów mniej więcej, ustawia piłkę pieczołowicie da Marcin Robak, ale i Daniel Mąka ma chrapkę na uderzenie. A to jest mniej więcej to miejsce, pewnie Państwo pamiętacie, z którego Daniel Mąka zdobył bardzo ładną bramkę zwycięską w starciu z Górnikiem Polkowice w poprzednim sezonie. Może nie dokładnie ten sam punkt, ale bardzo blisko. Ale chyba jednak tutaj Robak, który ma swój dzień, który ma już dwa gole na koncie, będzie próbował ustrzelić hat-tricka. No zobaczymy, Mąka się rozpędza, zostawił piłkę Robakowi, Robak strzela wysoko nad bramką. No, ale to jest dowód na to, że Marcin czuje się pewniej, że nie miał tutaj obaw, żeby podejść do tego rzutu wolnego. No, szkoda, że jest 2-1, szkoda, że nie prowadzimy różnicą dwóch bramek. Ta końcówka byłaby dużo spokojniejsza, a tak do końca będziemy musieli drżeć o to, czy uda nam się to spotkanie wygrać z ostatnią w tabeli Sandecją, która w wirtualnej stawce znów jest na ostatnim, wciąż jest na ostatnim miejscu, wciąż zerowym dorobkiem punktowym, ale ma jeszcze 30 sekund tego regulaminowego czasu gry, a później jeszcze to, co doliczy arbiter. Ale widzę wiacy w ataku, Robak do Amejała, Amejał jest na linii pola karnego, podał do Poczobuta, a Poczobut traci piłkę, jest jeszcze Robak, on futbolówkę zgrał, teraz w lewo do Mąki, Mąka chyba na spalonym, nie ma chorągiewki, a więc będzie rzut rożny dla Widzewa. A więc brawo Widzew, udało się tę piłkę utrzymać, wywalczyć, rzut rożny, więc no to jest dla nas pozytywna informacja. A za chwilę dowiemy się, ile sędzia Artur Aluszyk doliczył do regulaminowych 90 minut, 3 minuty zaledwie, to dobrze, to dla nas oczywiście dobra informacja, nie jest tych minut za wiele, 180 sekund i będziemy sobie mogli zgodnie z planem dopisać 3 punkty, choć mecz nikogo, myślę, na kolana nie powalił, to jednak liczą się najbardziej punkty, a te na razie są w komplecie przy Widzewie, ale poczekajmy, bo jeszcze 2,5 minuty z okładem do końca tego spotkania. Widzewiacy w narożniku, jest tam Mąka i chyba Bartłomiej, nie, to Marcin Robak pobiegł tam do narożnika, a Poczobut zamyka akcję na drugim słupku. Krótkie rozegranie, Mąka do Robaka, Robak wycofał do Stępińskiego, ten po obwodzie, do Tanżyny. Troszkę chyba straciliśmy rytm tej akcji, ale Tanżyna jeszcze przytomnie do Poczobuta. Na prawą stronę, podcinany Poczobut, jeszcze raz, tu powinien być ewidentnie użyty gwizdek. Teraz dopiero arbiter boczny pokazuje chorągiewkom, że faulowany był Bartłomiej Poczobut przy linii bocznej, a więc brawo Bartek, to było takie wejście skuteczne po prostu. On robi swoje, on wchodzi na murawę, nie ma fajerwerków, ale pracuje jak mrówka i teraz wypracował nam rzut wolny. Piłka co prawda z boku pola karnego, ale to po pierwsze okazja do tego, żeby dośrodkować. Po drugie do tego, żeby ukraść trochę czasu, złapać trochę siły. A więc bardzo dobra gra Poczobuta. Mąka czy Kosakiewicz? Jednak krótkie rozegranie Kosakiewicza do Mąki. Mąka będzie się tu rozpędzał, zagrał do Amejała, Amejał pchnięty w plecy. Uznał sędzia, że faulu nie było, piłka opuściła boisko.
i już ją w pośpiechu ustawia na piątym metrze na linii bramkowej golkiper Sandecji, ale bardzo zły wykop, prosto pod nogi Amejała, ten do Mąki, szkoda, że górą, ale teraz ewidentnie Mąka faulowany, wpadł w niego Michał Peter Buczko, Słowak rozkłada ręce, ma pretensje do arbitra, że nic Mące tutaj nie zrobił, ale to jest spryt Daniela, to można powiedzieć o nim to samo, co o Poczobucie, wszedł i taką w takich małych grach, takich drobnych starciach z rywalami, daje się faulować, zastawia się, wypycha, przewraca, no i sędziowie odgwizdują faulę i można powiedzieć, że swoje ma Daniel w tym meczu akurat robi. Chociaż trochę mało, chcielibyśmy więcej zobaczyć z gry ofensywnej, ale biorąc pod uwagę, jak słabe zmiany Daniel dawał w poprzednich meczach, to teraz trzeba docenić, że jest skuteczny, że przynajmniej piłek nie traci, że jeżeli już ją traci, to dlatego, że był faulowany. 93. minuta już się rozpoczęła, jakieś 40 sekund do końcowego gwizdka. Widzę, ma rzut rożny, nie śpieszy się Robak i Mąka z egzekwowaniem tego stałego fragmentu gry. Nikogo nie ma w polu karnym, tylko Poczobu tam się gdzieś czai na 16 metrze. Krótko znowu Robak do Mąki, Mąka huknął! Ależ mocne uderzenie pod poprzeczkę, tam gdzie stał Pieczkiewicz, ale to było na tyle mocne uderzenie Daniela Mąki, że musiał golkiper Sandecji tę piłkę przebić nad poprzeczkę. A więc znów zyskamy czas, a więc znów będziemy mieli oddech i no to może być ostatnia akcja tego meczu. Popędzany przez arbitra tam w narożniku Bartłomiej Poczobut teraz, on się tam przesuwa, ale także Robak, Kosakiewicz tym razem został z tyłu na swojej pozycji, czyli bliżej prawej obrony, bo piłka na rzucie rożnym, ale od strony trybuny C. Nie śpiesz się, Daniel Mąka, jest tam też Robak, jest tam Poczobut w narożniku, więc pewnie krótko znowu widzowiecy zaczną. Tutaj nie ma oglądania się na styl, tu jest po prostu kalkulacja, tutaj mają być 3 punkty bez względu na to, jak to dla oka ładnie czy nieładnie wygląda. Przewrócił się Oyama, faulu jednak w polu karnym być nie mogło i koniec meczu. No trudno, nie no żartuję, nie trudno, mamy 3 punkty. Chciałoby się oglądać ładne, widowiskowe spotkanie, zwycięstwo pewne kilkoma bramkami, ale nie narzekajmy. Taka to liga. Cieszmy się z tego, że mamy 3 punkty, bo właśnie sędzia Artur Aluszyk z Barlinka zakończył zawody. Widzew dopisał sobie po raz 3 w tym sezonie 3 punkty po pokonaniu wcześniej Stomilu Olsztyn i GKS-u Jastrzębie, a także remisie z Zagłębiem Sosnowiec. Teraz Widzew pokonuje Sandecję. Nowy Sącz zaliczy drobny awans w tabeli i to się liczy. To jest w tym momencie najistotniejsze. Chciałoby się, jak mówię, zrobić to w sposób bardziej widowiskowy, zwłaszcza, że przyjechał najsłabszy zespół po tych 7 kolejkach. Ale było naprawdę groźnie i przegrywaliśmy w tym meczu. A to, że Widzew potrafił z wyniku 0-1 dojść na 2-1, to też jest pewien pokaz charakteru, też jest pewien pokaz wiary w swoje umiejętności. Trener Dobi lubi powtarzać, że jego drużyna nie pokazuje widzewskiego charakteru w meczach, bo ona go ma cały czas. No więc jeśli wierzyć albańskiemu szkoleniowcowi, no to mieliśmy faktycznie tego dowód, bo Widzew miał dzisiaj ten charakter. On przegrywał, a jednak potrafił przed przerwą doprowadzić do wyrównania, a w drugiej połowie, na jej początku strzelić gola na 2-1 i do końca spotkania kontrolować przebieg wydarzeń, chociaż nie możemy powiedzieć, że wynik był niezagrożony, bo mieli swoje okazje tutaj zawodnicy Sandecji, zwłaszcza Rubio, który dostał świetne podanie na wolne pole od Damiana Chmiela i wystarczyło, tak jak zrobił to w 6 minucie Kamil Ogorzały, dostawić nogę i doprowadzić do wyniku 2-2, chwilę po wejściu na boisko w swoim debiucie, ale nie zrobił tego Rubio, uciekła mu gdzieś ta piłka, nie dołożył nogi, nie zdołał Hiszpan bratka słynnego Carlitosa tego zrobić i skończyło nam się na strachu. No można powiedzieć, że nam się upiekło, że 3 punkty w takim meczu jak z Sandecją Nowy Sącz było obowiązkiem Widzewa, no i ten obowiązek został wypełniony, ale no trochę niedosytu pozostaje, ale to też świadczy o tym, że wciąż są jakieś rezerwy w tej drużynie, że są, wciąż są niewykorzystane pokłady potencjału, skoro trochę kręcimy nosem, skoro trochę marudzimy, choć sięgnęliśmy po 3 punkty, ale tak to już jest w naszej widzewskiej naturze. Zawsze nie będziemy, nigdy nie będziemy do końca usatysfakcjonowani. Zawsze chcielibyśmy lepiej i lepiej i lepiej, bo pamiętamy wielkie czasy wielkiego Widzewa i tęsknimy za nimi. Ale na razie mamy mały Widzew, który sobie powolutku buduje coraz lepszą pozycję w tej pierwszoligowej tabeli. Przed 1,5 tygodnia tutaj tylko remis, a później porażka w Niepołomicach 0-1. Dziś jest zwycięstwo. Widzew wraca na zwycięską ścieżkę, oby kontynuował ten marsz w kolejnych spotkaniach. Przypomnę, w sobotę za tydzień Widzewia
Polacy jadą do Łęcznej, a więc na teren rewelacyjnego Beniaminka, tego, który wygrał poprzedni sezon w drugiej lidze, wyprzedził między innymi, wiadomo, Widzewiaków, a więc na pewno będzie Łodzian czekać ciężkie zadanie, ale fakt zwycięstwa tutaj, fakt, że odrobiliśmy straty, wyszliśmy na prowadzenie i dowieźliśmy je do końca, na pewno zespół podbuduje. Przypomnę, 6 minuta, ucieczka prawą stroną, najpierw kiepskie zachowanie zawodników w bloku defensywnym, później źle wybijał futbolówkę w polu karnym Mateusz Możdżeń, ona trafiła pod nogi Adriana Danka, jeden z najaktywniejszych zawodników drużyny z Nowego Sącza w tym meczu, przejął futbolówkę, zbyt łatwo ograł Filipa Bekta, podał wzdłuż bramki, a tam wyprzedził obrońców Kamil Ogorzały, młodzieżowiec, wpakował z bliska piłkę do siatki. Ten gol Widzewiaków zszokował, ale nie wybił z rytmu. Łodzianie przejęli inicjatywę, zaczęli atakować, a prowadząca Sandecja cofnęła się na swoją połowę po to, żeby bronić tego korzystnego wyniku. Widzewiacy zaczęli tworzyć sytuację. Z każdą minutą było coraz groźniej. Pod bramką Dawida Pietrzkiewicza groźnie strzelali m.in. Dominik Kun, Mateusz Michalski, Merwej Fundambu, aż wreszcie piłka trafiła pod nogi Łukasza Kosakiewicza. Ten dośrodkował futbolówkę na krótki słupek, na 5-6 metr, a tam wyskoczył do góry Marcin Robak, który głową pokonał Pietrzkiewicza i doprowadził do remisu. To było w pełni zasłużona bramka, bo tak jak powiedziałem, te minuty przed wyrównaniem należały do Widzewa i Marcin Robak tylko postawił kropkę nad i, wracając do swojej dyspozycji strzeleckiej. Na drugą połowę goście przeprowadzili jedną zmianę, a Widzewiacy wybiegli w tym samym zestawieniu. Szybko okazało się, że to lepszy pomysł. W 52 minucie zaskoczył defensywę z Nowego Sącza Dominik Kun, były piłkarz Sandecji, zagrał prostopadłą piłkę na wolne pole za linię obrony do Marcina Robaka. Ten nie dał się wyprzedzić obrońcom, wpadł w pole karne. No, z dość trudnej pozycji, silnie uderzył, chyba lewą nogą, zdaje się, no i trochę w tym wszystkim pomógł nie najlepszą interwencją Dawid Pietrzkiewicz, odbijając piłkę w taki sposób, że ta wpadła do siatki, stojąc na linii strzału, więc Marcin Robak tym razem miał szczęście, a czasami napastnikowi szczęście też musi pomóc. I dzisiaj, no można powiedzieć, tak zatytułował to portal Widzew to my na swojej pomeczowej grafice słowami: król powrócił. Rzeczywiście dwie bramki Marcina Robaka na wagę zwycięstwa. To nam się podoba, to nas cieszy, podobnie jak samego Marcina i wszystkich zawodników w widzewskiej drużynie. Do końca nie był jednak ten mecz pewny. Mieliśmy parę okazji, w których można było pokusić się o podwyższenie. Po jednej z akcji, bardzo ładnej, rozpoczętej przez Daniela Tanżynę, później Michalski zagrał do Kosakiewicza, ten do Robaka. Robak strzelał i, no, zdaniem części kibiców i piłkarzy, ręką blokował ten strzał jeden z zawodników Sandecji, ale pan Artur Aluszyk gwizdka nie użył. Kto wie, gdyby był rzut karny, prawdopodobnie Robak, który rzadko myli się z 11 metra, miałby na koncie pierwszy hat-trick w tym sezonie, a my mielibyśmy prowadzenie 3-1 i dużo spokojniejszą grę. Tak się jednak nie stało, trzeba było do końca być skoncentrowanym, no i miał swój moment, a nawet dwa momenty zespół z Nowego Sącza. Najpierw bardzo ładna akcja Damiana Chmiela. Chmiel strzelał z ostrego kąta, na szczęście spudłował, piłka wyszła na aut, a kilka minut później raz jeszcze wystąpił w roli głównej Chmiel, ale wcześniej otrzymał świetne podanie prostopadłe od Macieja Małkowskiego. Chmiel wypatrzył wbiegającego na linię bramkową, przepraszam, na linię pola bramkowego Rubio, i rezerwowy Sandecji powinien był wpakować piłkę do siatki, powinno być 2-2, ale na szczęście debiutujący dziś w drużynie Bianconerich, jak mówią na siebie kibice Sandecji, nie dosięgnął tej piłki, nie skierował jej w kierunku bramki i skończyło się na strachu. Ostatnie minuty to już bardzo mądra gra defensywna Widzewa na połowie Sandecji. Widzewiacy wybijali z rytmu rywali, utrzymywali się przy piłce, czy to w narożniku pola karnego, krótko rozgrywając rzuty rożne, czy wymuszając faule na połowie Sandecji. I tutaj już te ostatnie minuty, doliczony czas gry, 3 minuty, tyle doliczył sędzia z Barlinka, były całkowicie już pod kontrolą w wykonaniu piłkarzy Widzewa i to spotkanie zakończyło się zasłużonym zwycięstwem, które, no, lekki niedosyt pozostawia. Chciałoby się lepiej, chciałoby się wyżej, no ale najważniejsze, że mamy 3 punkty, kto wie, może
może na koniec sezonu okazać się, że 3 punkty wystarczą do czegoś fajnego. Ale to oczywiście jeszcze długo, bo za nami dopiero 8 kolejek. Tyle z powoli już opustoszałego serca Łodzi. Dziękuję serdecznie w imieniu Adriana Samorowskiego, który był ze mną w studio przedmeczowym w magazynie Rozgrzewka. Ja dla Państwa ten mecz komentowałem, ja, czyli Maciej Wojciechowski. Zapraszam Was z tego miejsca na magazyn Dogrywka, który już za moment w wykonaniu panów Marcina Guzewicza i Franciszka Fidosa, ale też zapraszam z Was wszystkich kibiców Widzewa i zwłaszcza kibiców Ruchu Chorzów. Mamy dla Was fajną niespodziankę, o której strona chorzowska już poinformowała. Jutro na antenie Radia Widzew komentarz z derbów Śląska, Górnego Śląska, da takich trochę przeszywanych, ale w bardzo ważnym pojedynku wyjazdowym Ruch Chorzów zmierzy się z Rowem Rybnik i nasi wysłannicy będą jutro na stadionie w Rybniku, konkretnie ja i w towarzystwie byłego kapitana Ruchu Chorzów Tomasza Podgórskiego. Będziemy ten mecz komentować bezpłatnie, więc zapraszam wszystkich fanatyków niebieskich do tego, żeby odpalić Radio Widzew, posłuchać komentarza z Rybnika. Oczywiście kibiców Widzewa również do tego namawiam. A tymczasem dziękuję raz jeszcze. Cieszę się razem z Wami z 3 punktów. Oddaję głos do studia. Do usłyszenia jutro w Rybniku. A kolejny mecz Widzewa na naszej antenie w następną sobotę 17 października w starciu wyjazdowym z Górnikiem Łęczna. Dziękuję, cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.